W sposób przymusiłem naszych szanownych gości, którzy trochę nam przeszkadzają, przy otwarciu naszego spotkania. Cieszę się, że widzę tak znakomite grono osób zainteresowanych obrazem i tym, którzy ten obraz zarejestrowali. Proszę Państwa, jest to kolejne, przedostatnie z takiego formalnego cyklu spotkań Zasłużeni dla Wigier. Przed tygodniem spotkaliśmy się z osobami, którzy wigry opiewali piórem i słowem. Niektóre osoby pojawią się powtórnie dzisiaj, na przykład pan profesor Andrzej Strzemiło będzie przywołany dzisiaj również. Zresztą będziemy tutaj pokazywali Państwu pewne artefakty, które zgromadził pan Łobacz. Z wigrami jest ten problem, bo wigry pojawiały się na obrazach na przestrzeni ostatnich 200 kilkudziesięciu lat. Niektóre prace są to prace malarskie, ich jest dość niedużo, prace graficzne, ale gdzieś jak już tak od drugiej połowy wieku XIX zaczęto wigry rejestrować za pomocą aparatu fotograficznego. Często bywało też tak, że te prace fotograficzne były potem przetwarzane poprzez plastyków w inne formy. Takim dobrym przykładem jest zdjęcie patrona tego muzeum, Alfreda Lityńskiego. Jedno z ostatnich, jeżeli nie ostatnie zdjęcie Alfreda Lityńskiego z żoną, zrobione na ganku domu w Ciemuchowiźnie przez Tienemana, Niemca, który tutaj przyjechał namawiać go do współpracy w czasie II wojny światowej, zostało wykorzystane przez Andrzeja Strzemiło do zrobienia obrazu, który mamy w swoich zbiorach. Obraz został namalowany, został namalowany w 1992 roku, i obraz jest wystawiany w miejscu, gdzie Lityński pracował, czyli w Diwarium. To jest taki przykład połączenia fotografii i przeniesienia tej fotografii na płótno. Także fotografia zyskała gdyby drugie życie. Zresztą z tymi fotografiami jest wiele nieporozumień. Będziemy też o tym pewnie mówili. Akurat nie będziemy omawiali życiorysu tego twórcy, fotografa z Augustowa, Judena Rocksteina. I mówiąc szczerze, on pokazał zdjęcie, które wszyscy znamy, prawda? Zdjęcie Gabry Fudy i ono figuruje wszędzie jako zdjęcie Wygorzu, czyje? No to zdjęcie Jaroszyńskiego. Co jest błędem? Także to pokazuje, że czasami te fotografie gdyby zyskały inne życie poprzez błędy przy przedrukach, przeważnie niemieckich. Tu zresztą jest podpis na tym zdjęciu. Jak Państwo się przyjrzą, to inne są wycięte. Gdyby nie było tej krowy, mógłbym mówić, że to samo ujęcie, tylko trudno wiedzieć, żeby akurat fotograficy zrobili zdjęcie z konstrukcją. No, w jakiej pozycji? Bo być może zmieniły swoją pozycję w międzyczasie. Nie sądzę. U Jaroszyńskiego i u Rocksteina. A także zobaczymy. To jest taki przykład, że mamy zdjęcia, które też żyją w inny sposób. I ja też mam taką nadzieję, że być może w przyszłości pokażemy tę pracę w inny sposób. A też chciałbym pokazać pracę, które Państwo też znacie, pana Gierotowskiego. Nie będziemy mówić o nim dzisiaj szerzej, bo pan Gierotowski miał okazję być przez nas wyróżniony. No akurat pan Jarosław Borejszo był inicjatorem pomocy w wykonaniu wystawy. Ta wystawa była też u nas pokazywana i wydania takiego właśnie katalogu. Proszę Państwa, o fotografii mowa dużo, ja nie będę przedłużał. W takim razie oddaję głos pierwszej osobie, która przygotowała taką mini wystawę plac, które Państwo znacie. Państwo je znacie. Ci, którzy przynajmniej są tak rocznikowo, powiedzmy 50+, to mogą je znać, no może 55+, może w ten sposób. Bo, proszę Państwa, to jest tak, że wigry i przyroda wigierska była pokazywana na przykład na pocztówkach, ale też na znaczkach. Te znaczki były reprodukowane w dziesiątkach, w setkach tysięcy egzemplarzy. I one były znane. Taki przekaz, który się opatrzył, że widzimy jakiegoś ptaka, czy widzimy jakiś fajny krajobraz,
on jest zarejestrowany, jakiś tam w pamięci został. Jak akurat tutaj z kolekcjonerem 14 lat temu przeglądałem te znaczki, zobaczyłem, tam część tych znaczków też znał, one były opatrzone z lat 60. 70. Słuchaj, oddaję Ci głos. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dostałem krótki czas, będę starał się w tym czasie wyrobić, bo jak się rozgadam, to gadać i gadać. Poprosił mnie Maciek, żeby pokazać Wigierski Park Filatelski. Wiadomo, że u samym Wigierskim Parku nie ma iluś tam znaczków, prawda? To są znaczki ogólnopolskie. Natomiast zostały wydane karty pocztowe. Jak to Państwo zobaczą, na pierwszym tym ekranie jest alfabetycznie są wymienione wszystkie parki wigierskie na samej górze. To i nasz park znajduje się na 21 pozycji, Wigierski Park Narodowy. Jak również znalazłem kartę pocztową, która pokazuje jezioro Wigry. To taki był pierwszy segment odnośnie Wigierskiego Parku Narodowego. Jak również w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego odbyła się objazdowa wystawa filatelistyczna, która była Białystok, Krzywe, Drozgielniki i Wilno. I tu Państwo macie na tym drugim szeregu jest właśnie są te zaproszenia i ta karta pocztowa, która wtedy była wydana, która była również pokazywana. Wybrałem tylko te karty, gdzie jest, co wiadomo, symbol Wigierskiego Parku, bóbr i te cztery kartki pokazałem. No i w ostatnim kolumnie w Wigrach był Ojciec Święty i zostały wydane również karty pocztowe, jak i koperty. No tych znaczy, tych kopert i kart pocztowych na temat pobytu Ojca Świętego, jak w tych poszczególnych rocznicach, no tam było wydawane ileś sztuk, naście. No ja bym rad tylko cztery pokazać, zasygnalizować, że coś takiego się odbyło. Jak tutaj Państwo widzicie, właśnie pierwsze gawrocie, filatelistyka, to jest również i karty pocztowe i koperty. No i dalej pokazałem, proszę Państwa, wybrałem. Co ciekawsze, co tutaj właśnie Jacka, dzisiaj nie ma z Jackiem, żeśmy sobie tutaj układali, by Państwu pokazać, że ten Wigierski Park Narodowy można przejrzeć z perspektywy znaczków, prawda? Bo tutaj wiadomo, są grzyby, są ryby, są motyle, są sowy, grzyby jadalne, niejadalne, zwierzęta, które występują w Wigierskim Parku, jak również owoce drzew iglastych, jak owoce drzew liściastych. Także tu wybrałem co ciekawsze. Jak również taki dosyć ciekawy, bo tam już chyba ze cztery są te dzielniki. Możecie sobie Państwo popatrzeć, jakie są również zioła. Tutaj są takie, pokazałem te dwa znaczki. Ktoś może powiedzieć, że są takie same, a no to nie są takie same, ponieważ oprócz znaczków ząbkowanych, bo wszyscy pamiętacie znaczki ząbkowane, to mamy się znaczki dzielne. Tego włosia i naszego poprawy. I te grzyby, dlatego pokazałem, mu się odbywały, bo były znaczki trójkątne, nie prostokątne. No i tutaj nasze tu Państwo skupiają zwierzęta pod ochroną. No, najprawdopodobniej wszystkie występują w Wigierskim Parku Narodowym, również na ptaszki, na pyle. No i tu te są grzyby jadalne, niejadalne. Tutaj nasze komentarze takie, które były pierwsze. Dlaczego? Bo ładnie wyglądają. Wszystkie znaczki to są w pewnym sensie dzieła sztuki. Dzieła sztuki, bo ten ktoś tam się nad tym napracować i ładnie to eksponować. I to są tylko wybrane znaczki, część tych znaczków, czyli z pewnymi papieżach, wybranych z, no nie tyle co z kolekcji, ale te znaczki, które się ukazywały i wydawane były przez Pocztę Polską. Dostałem kiedyś zadane pytanie, no jak to jest, jak ja zbieram te znaczki? No zbieranie jest dwufazowe, prawda? Pierwsza faza to na przykład zbieranie czy dwuczęściowe, czy w ten sposób, że wykupuje się abonament i chce się gdzieś coś pokazać, no się wtedy bierze pach, takie znaczki są potrzebne, tak jak tutaj właśnie Państwu to pokazałem. Oczywiście to nie są wszystkie znaczki, które Poczta Polska emitowała. Jest on tylko wybrany. Na drugie są
zbiór specjalizowany. No ktoś sobie wybiera na przykład motyle i ten szesny bar. A nie tylko same motyle, ale do tego będą wychodzić jeszcze ostępowanie wszelkiego rodzaju, gdzie tam będzie jakiś motyl, gdzie będą karty pocztowe. A właśnie taki przykład tego dam. W ubiegłym roku, żeśmy pracowali tatownik z herbem miasta Suwałki, no w naszym herbie jest pies. No i pan pisze list, że proszę bardzo, żeby stemplować, przesyła oczywiście kartę pocztową, żeby stemplować naszym wstępem, bo tam jest pies, on ma biur specjalizowany psy. I proszę Państwa, ta wystawa, która tutaj była właśnie w Starym Folwarku, znaczy w Krzywym, w siedzibie parku, wstępem jeszcze była w Gawrychudzie, wtedy była poczta, żeśmy to stemplowali. Co można zrobić z tego? Ja wszystkie te na tym właśnie zaproszeniu, które jest na górze, ono jest tak otwierane, to we wszystkich miejscowościach, gdzie było otwarcie wystawy, to mam znaczki pocztowe o tematyce jakieś tam, czy to zwierzęta, czy roślin, i datownikiem w dniu otwarcia wystawy robi tak właśnie tu w Starym Folwarku, w rozwiernikach i pilni. W tej chwili Poczta Polska umożliwia nam zabawę ze znaczkiem, prawda? Także każdy, kto sobie będzie życzył wydać jakiś znaczek, to przez Pocztę Polską można wydać, jak również karty pocztowe. No pracować oczywiście trzeba, to wysłać do nich, nie może być to jakieś tam wariactwo na tych kartach pocztowych, bo tam też mają cenzurę, ale można coś takiego robić. I to mogę właśnie teraz co powiedzieć, że też się to zabawiłem, od 4 do 6 października będzie drugi zjazd rodziny Wirusza Kowalskiego. Na pierwszy zjazd wydaliśmy też taką kartę, w tym roku też będzie wydana karta. Będzie karta poświęcona miejscu urodzenia Wirusza Kowalskiego, ten dom z Kościuszki, no będzie portret, no będzie w dniu otwarcia, znaczy tego zjazdu będzie wstępowany datownikiem z herbem. Także tak jak właśnie Państwu mówię, to można się tym bawić, karty pocztowe różnego typu i kalibru można robić, i to można takie zbiory sobie, proszę Państwa, zbiory takie już specjalizowane organizować. Tu jest w tej gablocie pokazywane również, że Mennica warszawska wydawała monety związane z ochroną środowiska. To jest żaba, jest bór. Jak również w świętej pamięci z panem prezydentem Kajewskim wydawaliśmy takie monety lokalne. I tam było dwutorowo robione. Jedna była czwórka zbita z metalu, a 40 była w srebrze. I to ta seria miała być poświęcona Loże Faunie, związanej właśnie z Bielskim Parkiem i z tym. Druga seria to była wydarzenia w Suwałkach, to była 7 i 70, tamta była jednokolorowa, tamta była dwukolorowa. Jak również do tego wydawaliśmy karty pocztowe. No i tutaj mamy, proszę Państwa, projekt medalu wykonany w wosku przez Andrzeja Surmiły. Że to jest jedyny egzemplarz. A nie wiem, nie widziałaś o tym wiedzieć. Nie. No tak, to był projekt po prostu, to jest oczko w głowie Maćka, tak nawet nie pozwolił mi się dotknąć niestety. Nie. Także proszę Państwa, to ja miałbym tyle, jeśli będzie. Nie, jakieś... To jest włączona automatyzacja, trochę jeszcze odkręcę, żeby dojść do 15 stopni. Ja dziękuję bardzo. Jeśli będą jakieś pytania, to proszę bardzo, można sobie popatrzeć na te znaczki. Do tego, jeśli, przepraszam Maciek, jeszcze dodam, bo jeśli ktoś by się chciał tym bawić, no to są do tego wydawane katalogi. Katalog jest znaczki polskie. Do 2010 to również było z tyłu opis każdego znaczku. Tak, co on przedstawia. W tej chwili no jest tych znaczków duże, to tylko jest pokazane ząbkowanie, jaki jest format, jaki jest kolor, jaka styl. To jak również i do monet wydawany jest katalog monet polskich i co roku jest on aktualizowany, dodawany. Także tych monet, to są oczywiście monety kolekcjonerskie i jest ich wydawanych, było dosyć sporo. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ja tylko jeszcze może to powiem akurat temat. Znakomity kolekcjoner właśnie monet, pocztówek, znaczków pocztowych. To powiem na temat tego medalu. Jak pan dyrektor, asystent dyrektora, pan Bogusławski odchodził na emeryturę, to przyniósł taką skrzyneczkę i mówił, o, to znalazłem u siebie, to leżało, tak, to chyba robił w tym miło. I rzeczywiście udało się określić, że rzeczywiście to robił pan Andrzej Stumiło. Park w roku 92 zlecił projekt medalu. Tylko że zmieniła się jakoś dyrekcja i ten temat umarł. Ale wzór jest, także trzymamy ten wzór i mam nadzieję, że będziemy mogli go pokazywać w bardziej trwałej formie, bo jednak wosk, jakby nie mówić, jest to materiał dość nietrwały. Proszę Państwa, pan Łubacz zasygnalizował tylko sprawę związaną z pocztówkami, a chciałem teraz oddać głos chyba największemu specjaliście, największemu kolekcjonerowi pocztówek w tej części świata, panu Grzegorzowi Potmowowi, który ma tych pocztówek też. Muszę powiedzieć, że pan Grzegorz, jak potrzebujemy jakieś stare zdjęcie na bazie pocztówek wykonane, to zwykle nie ma kłopotu, żeby to znalazł. I co jest najważniejsze, nie pobiera od nas tego tytułu żadnych pieniędzy. Nie tak będzie. Ale podkreślam, że mogę pokazać wiele przykładów, że też jego skóry są wykorzystywane teraz bez skrupułów. Nie ukrywam, że ja staram się wykorzystywać bezwzględnie dobre kontakty z Grzegorzem i on się daje wykorzystywać. Tu zresztą powiesiliśmy jedną z fotografii, która też funkcjonowała jako pocztówka i chcieliśmy przywołać ten temat. Grzegorze, oddaję Ci głos. Proszę bardzo. Witam Państwa. Oczywiście przesada z tym największym kolekcjonerem. Ja nie jestem kolekcjonerem pocztówek w ogóle w zasadzie. Ja jestem od militarii, garnizonu Suwalskiego. Pocztówki przy okazji zbieram. Mało czasu mam, 30 sekund na jedną pocztówkę. Zacznijmy. Nie, to ja teraz jak to otworzę pojedynczą sztukę, to może będzie to w ten sposób lepiej widoczne. Niestety musimy zapytać się pani filmowicy. Zdecydowanie tak, będzie lepiej widać, bo ja w ogóle nie widzę. A pan tego nie będzie mógł czytać. Kartka jest tylko po to, ja nie będę mówił z kartki, kartka jest tylko po to, bo tu są napisane niektóre nazwiska, których ja nie pamiętam, nie chce mi się pamiętać tego. Napisałem sobie dużymi literkami, zdążę przeczytać dane. W każdym razie chodzi o co? Krótka prezentacja tych pocztówek została podzielona tak jak zwykle na cztery epoki. Pierwsza epoka to jest od początku pocztówki do rozpoczęcia I wojny światowej, potem okres I wojny światowej, okres międzywojenny i II wojna światowa. I na tym kończymy, może nie do końca, ale na tym praktycznie kończymy ten przegląd tych pocztówek związanych z wigrami. To jest najstarsza pocztówka, którą mam w kolekcji. 1905 roku wysłana. Ona prawdopodobnie została troszeczkę wcześniej wydrukowana. Widok podobny jest zamieszczony w studiach materiału do dziejów Suwalszczyzny. Jako nie pocztówka, tylko jako fotografia. I taka fotografia podobna też kiedyś była na portalu Allegro do kupienia i została kupiona, sprzedana i tak dalej. W każdym razie jest to jeden z pierwszych widoków wigier, jakie znam. 37 minęło, idziemy dalej. Ile? 28. Żebym nie przeskakiwał. Dobra. To są pocztówki, zostały. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie postanowiło uwiecznić na pocztówkach widoki Królestwa Polskiego. I między innymi w cyklu tych pocztówek ukazało się 6 widoków z wigier i okolic. Samych wigier 4 pocztówki, a teraz przeczytam właśnie, nazywał się autor tych fotografii Wisznicki M. Nie zdążyłem znaleźć, czy to te M, jak kto to za imię. Wydane w zakładzie Fotochem Wierzbińskiego i spółka w Warszawie. Widok, można powiedzieć, banalny. Jezioro, tylko sam podpis jezioro Wigry świadczy, że to są Wigry. Woda nasza, tutaj bardzo ciekawy jest ten passepartout cały z tym takim motywem roślinnym,
woda jest nasza, każdy, kto tutaj nad Wigrami bywa, rozpoznaje to na pewno. Tutaj też jedna z tego cyklu tych pocztówek, jezioro Wigry, wieś Bryzgiel. W zasadzie szkoda, że nie ma żadnego z tego cyklu widoku klasztoru Wigier, bo to by było bardzo ciekawe. Natomiast same takie, to też mówię, dobrze może być w każdym dowolnym miejscu. Wracamy. Moim zdaniem, nie pomijając zasług Karola Jorszyńskiego, istniał taki fotograf, nazywał się Czesław Pawłowski, tytułował się inżynierem. Skąd to wiadomo? Na niektórych z tych pocztówek wydanych przez niego są jego pieczątki mierzone. Ale naprawdę na niektórych. I stąd wiemy, że Czesław Pawłowski wydawał do I wojny światowej przy swoim nakładem, nie wiem, pocztówki typu fotograficznego, ale opisane na zasadzie takiej, że tutaj na dole jest jezioro Wigry i żołnierze carscy pokazani są tutaj w tle jeziora. Jezioro w tle i żołnierze carscy. Pawłowski Czesław wykonał naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych widokówek z okolic Wigier i z samych Suwał. Niedoceniany, muszę przyznać, że jak w słowniku biograficznym jest na temat Karola Jarosińskiego bardzo ciekawy zapis dokonany przez Andrzeja Matusiewicza, natomiast na temat Czesława Pawłowskiego nie znalazłem niczego. I nie jestem historykiem takim dociekliwym w tej dziedzinie. Warto by było przyjrzeć się tej postaci, bo naprawdę wiele ciekawych widoków z okolic samej Suwalszczyzny i Suwał. Tak samo tu też jest. Wigry, Cienuchowizna, oficer carski i jezioro w tle. Jest kilka tego, naprawdę dużo. Jedyna taka profesjonalnie wydana pocztówka, nie na papierze fotograficznym, tylko na takim typowym dla pocztówek, przedstawia nam kościół w Wigrach, opisany po francusku. Niestety nie wiadomo, kto go wydał. Około 910 rok. Kto to wydał? Nic na ten temat nie wiem. Przynajmniej ja. Chodzimy tutaj, zaraz rzucę okiem, czy niczego nie pominąłem z... Dobra, niczego. Pierwsza wojna światowa. W zasadzie jedyna znana pocztówka, gdzie jest coś na temat Wigier. Niemcy, nie wiadomo dlaczego, niemieccy fotografowie bardzo często fotografowali i chętnie zdobyte miasta jeńców rosyjskich i tak dalej. Natomiast z krajobrazów nieliczne. To jest jedyna mi znana pocztówka, gdzie jest napisane Wigry. Równie dobrze też dowolne miejsce, bo ci, co łowią te niby ryby, niemieccy żołnierze, mogą to robić krzywy. Niemcy użyli pocztówki, tej, którą na samym początku pokazałem, zreprodukowali i wydali swoją pocztówkę w czasie I wojny światowej. Umiecie po niemiecku? Są to życzenia z okazji Zielonych Świątek. Prawdopodobnie jakieś ważne święto ewangelickie. Ja w tym dziedzinie akurat nie jestem mocny. To jest pocztówka wydana przez Akropol Kraków w okresie międzywojennym na początku lat 20. Ale też użyty został widok klasztoru kościoła wigierskiego z przed I wojny światowej. Nie podane kto, co, jak by to wykonał, jak to fotografię. A tu mamy kościół w Wigrach po wojnie. To nie jest po II wojnie światowej. To jest widok kościoła w Wigrach po I wojnie światowej. Ładnie był rozstrzelany przez tym razem Niemców, albo pierwszy raz przez Niemców. Zdewastowany i tak wygląda. Odbudowany został dopiero w roku 1923. Odbudowany w 1923 roku. No dobrze, dobrze, no ale po rozpoczęcie. Więc został za pieniądze państwowe odbudowany. A tutaj już wchodzimy w okres międzywojenny i to nie jest pocztówka. To jest... Każdy wie, co to jest. No, wszyscy wiedzą. Zatoka Harcerska. Tak? Dobrze mówię? Tak. I raz o to. To nie jest pocztówka. To jest fotografia. I to jest fotografia podpisana przez Karola Jaruszyńskiego.
napisana przez jego żonę do jakiejś pani genii, która u nich pracowała w tym zakładzie, no zielonkówniem. Czy opowiadasz historię zielonkówniem? Księgarnia zielonkówniem? Wydawnictwo, księgarnia, biblioteka zielonkówniem. Jedna z zielonkówniem o imieniu Jadwiga była żoną Jaruszyńskiego, druga siostra Stefania nie była jego żoną. Opisane jest tutaj taka ciekawostka, że szukają tam jakieś na jej miejsce i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedyne znane mi z autografem Jaruszyńskiego fotografii. Kiedyś udało mi się to kupić w zestawie naprawdę kilkudziesięciu ładnych pocztówek, widocznie przysłali, a bo tu nawet wysłali jej, napisali, że wysyłamy tam trochę pocztówek z tej pracownicy i tak dalej. I to jest jedna z pocztówek właśnie sygnowanych przez Jaruszyńskiego i przez Zielonków. Tym razem w wersji kolorowanej. Każdy widzi, co to jest napisane, zresztą też jest. Kościół Wigielski, bardzo ładne, z łąką, ale za to ciekawy jest opis. Opis jest, wielmoże pan Romuald Lerena, porucznik 41. Pułku Piechoty, a opisane, napisane jest do pana porucznika przez tego pana. Niektórzy wiedzą, co to za pan jest, który też pisał kochany Romku, chciałem ci złożyć i tak dalej. Dostałem to od żony porucznika Lerena, to posłuchaj. To też jest taki banalny widoczek. Może powiemy, może nie wszyscy wiedzą, że Zygmunt Koźmicki był pracownikiem stacji hydrobiologicznej, której w to budynku jesteśmy. Tego mi brakowało. A czy dziękuję. Ja wiedziałem o tym, myślałem, że wszyscy wiedzą. No, być może tak, ale tak. Ale jak myślałeś, to wszyscy wiedzą. No to myślałem, że wszyscy wiedzą. Jest ciekawostka, wizytówkę też dostałem od tej pani porucznikowej. Też tutaj okolice jeziora Wigry, Suchar Wielki, też Jaruszyński i tak dalej. No tutaj znany wam budynek, skądinąd. Może tego nie ma murka jakiegoś takiego. Zobaczcie. Tu jest, patrzcie, zobaczcie jak wygląda droga między PTTK, teraz obecnym, a stacją hydrobiologiczną. Wyglądało. Już ja nie będę pytał, dlaczego dalej nie ma ścieżki rowerowej, albo ścieżki na pieszych. To woła o pomstę oczywiście. Wigry, schronisko PTK. Piękny budynek. Jak teraz wygląda każdy? Nie widać go. Nie widać go, to nie każdy wejdzie w te krzaki i zobaczy. To jest też budynek, dom turystyczny PTK. Też jest okres międzywojenny. Tak, to jest okres międzywojenny. O, tu mamy właśnie. Była polemika między mną a jednym panem tutaj, pracownikiem Muzeum Wigier, na temat turystyki żeglarskiej. Zobaczcie, turystyka żeglarska, to jest okres międzywojenny. Żaglóweczki, regaty, pomost, przystań. Tam, gdzie teraz jest przystań, może tam, gdzie jest plaża. To jest... A to jest widoczek, który chciałem właśnie między innymi napisać takim tutaj sobie w tej ściąze, że Jaruszyński nie tylko w lato robił fotografię. Bo tu jak widzimy jest lód, Bojer i Kościół Wigier. A który to rok? Lata 20-30. Przełom lat 20-30. Mniej więcej tak to wszystko wyglądało, mniej więcej tak, jeżeli taka fotograficzna, to powiedzmy, że 28-29 rok. Tego typu fotograficzna pocztówka. Bo te z opisem jeszcze tak, ale późniejsze, wcześniejsze, o, te były późniejsze. Tak. Tu mamy też jachting lodowy na Bojerze. A tutaj mamy, to nie jest pocztówka, to jest fotografia. Podoficer 4. Daku Suwalskiego z rodziną, a to jest budynek tego teraz przystani żeglarskiej, wcześniej tego przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Budynek. Bardzo rzadka fotografia, bo tak na dobrą sprawę nikt tam nie wiedział, jak to wygląda. Zobaczcie, jaka łódź wiosłowa. Proszę bardzo, Judel Roczny, August, z Augustowa. Jeden z widoków Kościoła Wigry. Nie tylko Jałszyński, Rocztej oraz Dołowicz. Też fotograf z Augustowa, też robił wydał kilka pocztówek z Wigier.
tu mamy już coś innego. Tutaj mamy stację hydrobiologiczną, ale fotografia jest, który to numer fotografii, jak sprawdzić. Ale ja nie będę sprawdzał, będę wiedział. Antoni Marian Wieczorek. Wydawnictwo lwowskie, lata 37 rok bodajże. Czyli już coś się zaczęło pojawiać nowego w tych pocztóweczkach. Pocztówki troszeczkę większego formatu, też na takim papierze fotograficznym. Coś tutaj mi pstryknęło, ale to nic. Te same wydawnictwo lwowskie, tym razem autorem był J. Boguszewski. Nie wiem, J. nie znalazłem gościa, bo tego Antoniego Mariana Wieczorka znalazłem, Boguszewskiego nie. Te sieci, czy to jest bryzgiem? Bryzgiem. Może być bryzgiem. Tu mamy też jedno z tych pocztówek Boguszewskiego. Tym razem jeszcze raz pokazana jest ta przystań tutaj w PTTK z bardzo ciekawymi żaglówkami. To też jest żaglówka, tylko bez masztów. Maszty są zdjęte. I jakiś taki duży jacht niewiadomego mi. To jest ciekawostka. Drzewowiec Myszczyńskiego. Też znalazł jego imię, chyba, ale to jest nie, to nie ten. Ale Myszczyński. Też zobaczcie, wydał pocztóweczkę. Nie wiadomo w którym roku. Ja kiedyś nabyłem z tego Myszczyńskiego oryginalny drzeworyt, czy drzeworyt właśnie z przystani PTTK, którego tutaj nie ma na fotografii żadnej, nie pokazywałem, no bo... Znany wam motyw. Wchodzimy w okres II wojny światowej. Karol Jaruszyński funkcjonował jako wydawca, albo inaczej, jako autor tych pocztówek i wydawca chyba, do 40 roku. Potem został aresztowany i gdzieś tam wywieziony do jakiegoś obozu koncentracyjnego. I to już jest napisane po niemiecku. Z tyłu jest oczywiście, że to jest Jaruszyńskiego. Wszystko jest po niemiecku, tylko Karol Jaruszyński jako wydawca. Pocztówka jest przedwojenna. Fotografia jest przedwojenna. To też tak samo jest Jaruszyński przedwojenny. Napis Wesołego Alleluja po II wojnie światowej. Pocztówki, które zostały gdzieś tam w jakichś zasobach, nie wiem, księgarni czy coś takiego, zostały użyte jako pocztówki już do czegoś takiego. Tu jest typowa pocztówka, czasami tu się pstryka. Pocztówka Hoffmana. Karol? Miał na imię? Karol Hoffman? Wyleciał mi tu tak. Nie, Paul Hoffman, oczywiście. Paul Hoffman miał swój zakład fotograficzny i wydawnictwo może też w Suwałkach. Prowadził zakład fotograficzny. Kiedyś nawet rozmawiałem z człowiekiem, który pracował u niego w zakładzie. I od niego kupiłem fotografię. Hoffman oraz też Hoffman. Ale Hoffman tylko w czasie wojny II tu był? Czy to był człowiek, który... Nie, to był Niemiec. Niemiec, który nie, przed wojną nie funkcjonował. Przyszedł razem z okupantem. Raczej odszedł. Nie wiem, nie pytałem tego człowieka, który głównie go pracował, co się z nim stało po 1945 roku, jakoś tak nie przyszło mi do głowy. A mógł wiedzieć. To też jest Hoffman z takim fajnym jakimś hangarem na laptop. A co to jest? To też jest stacja ładowania, z tym, że tutaj się ładowali tam stacje. Kolejny niemiecki wydawca wigierskich pocztówek, Krausko. To ciekawe, to był człowiek, który pracował w Kingsbergu, miał swoje pracownie w Kingsbergu i też wydawał pocztówki z Suwalszczyzny w czasie I wojny światowej. A to jest jeden z widoków takich, bardzo ciekawe, bo on też i z wieży kościelnej robił fotki. Tu mamy też stację hydrobiologiczną, ale nie wiadomo, kto ją, tę fotografię i pocztówkę wydał. Jest anonimowa. Tak kiedyś mi wpadła w ręce jakiś dziwny. To typowe. Karol Jaruszyński, okres międzywojenny. Ale po to, żeby pokazać, że coś takiego zostało powielone już po II wojnie światowej. I też Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wydało taką pocztóweczkę. Już nie napisali, że to jest fotografia Karola Jaruszyńskiego. Teraz nie ma tego, teraz
Nie ma, a to jest właśnie turystyka żeglarska i nie tylko. Tu mamy widok, też powojenny, ale jest tutaj auto. Jan Buchak. Płucicze na Nigdy. Kiedyś miałem wrażenie, że miałem w ręku fotografię tą właśnie przez to wydawnictwo te lwowskie, sygnowane przez Buchaka, przez wojenne. Ale po co ja to zrobiłem? Po to, żeby o takie fajne hasło przyszło. Czas i przymilenie świata teraz. Znaczek jest fajny, pieczątka też jest fajna, bo jest stary folwark. Oraz też Buchaka fotografia. I też w czasy wzmocnieniem więzi społecznej. Ale to jest przedwojenne czy powojenne? To jest powojenne. To są lata 50., początek lat 50. Nie, oczywiście nie przedwojenne. No kto o zdrowych zmysłach pisałby takie rzeczy w Polsce? Proszę bardzo. Gawryk Ruda z tym widoczkiem. Tutaj ta polemika była o tych krowach, tak? I tamto ujęcie chyba nie było sygnowane jako Jaroszyński z tymi krowami. To znaczy, jest w wielu miejscach jako Jaroszyński. W wielu miejscach to znaczy? Wydawnictwa, tak? Nie. Takim wydawnictwem, które mogłoby to jakby potwierdzić, to jest ten albumik, co tam o tych naszych pocztówkach jest, nie? I chyba to, ale nie jako Jaroszyński. A tu mamy jeszcze jeden taką ciekawostkę. Prosił mnie Maciek, zapytał Maciek, czy ja mam coś przynieść z kolekcji. Przyniosłem z kolekcji. Mniejszego niczego nie mogą znaleźć. Pokażę w oryginale. Kto mówi, że nie ma znaczków w Wigrach? O! Pułkownik Kowacz. Taki znaczek, o taki jest znaczek. To jest taki znaczek. A to Poczta Polska wydała. O, to jest zagadka. I to jest zagadka. Co to jest? I kiedy to zostało wydane? Do tego nie dotarłem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Być może jest to cegiełka na odbudowę kościoła w Wigrach. Tylko czy ta pierwsza, czy ta druga. Nikt nie wie. Nawet naukowcy z muzeum. To znaczy, jeżeli ta pierwsza, to jest dość trudno, to były jeszcze marki. Właśnie. Jeżeli to był 23 rok, jeżeli to był 23 rok, złotóweczki już funkcjonowały. Kiedy została złotówka ustanowiona? No, reformy obrawskie. Kiedy? W którym? W czwartym? Jeżeli zaczęła się budowa w 23, to w 24 mogła być złotówka. To weszła tak do... Ustawa o orderze Virtuti Militari z stycznia 20 roku wprowadzała również 300 złotową pensję orderową rocznie. Już wtedy, w 20 roku wprowadzała. Mimo, że funkcjonowały marki, prawdopodobnie już były złotówki w zanadrzu. Ustawa 21? Nie. W styczniu 20 roku. Umówmy się, że od orderów jestem ja. Ale tak samo było, mimo, że wtedy wiesz, reforma grabskiego prowadziła na terenie całej Polski. Tak, ale prosił wodki po poczcie zostawić. Ale to jest jak najbardziej, bo to jest kwestia ustalenia. To jest bardzo ważne pytanie z kolei nie z publiczności, tylko ode mnie do publiczności. Być może ktoś wie. Oddaj to ja miałem w obie jakiś pokazać. Można mi poszło w obie, jak to znaczy. Ale nie, to już jest kieszeni. Już nie wrócę. To nie jest drogie. I tym optymistycznym akcentem mogę skończyć już swój ten wywód. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Pytają na ja dziękuję. Tymi dwoma pocztówkami Grzegorz wywołał następnego prelegenta, który jest najwybitniejszym specjalistą, jeśli chodzi o Jana Buchaka i fotografię poświęcone na Słowaczczyźnie. Także... To znaczy dzień dobry. Dzień dobry. Chcesz zobaczyć? Nie, to jeszcze raz. Był Hubert Stranowski. Bez wyciągania, proszę. Który przed tygodniem mówił na temat literatury. Niestety zburzył moje wyobrażenie o pewnej literatce, która miała pisać o Wigrach. Okazało się, że nie pisała o Wigrach. Ale to jest inna historia. Chcą zobaczyć. Dziś Państwo była mowa o Marii Szprykubie. A
Proszę bardzo, Hubercie, oddaję Ci głos. Tak, znaczy Jan Bułhak się pojawił w fotografii powojennej, ale Jan Bułhak na Suwalszczyźnie prawdopodobnie na pewno był. I to przy okazji tej książki, o której mówiłem ostatnio, czyli o Czarnej Kaczy Wandy Miłaszewskiej, bo tam widnieją fotografie właśnie Wigier głównie. Był nawet na wieży kościoła, bo jeden z portretów właśnie Wandzie zrobił z jednej wieży w kierunku drugiej wieży. To można zobaczyć właśnie w książce bezpośrednio, a może też w tym wznowieniu ciała, bo tam też się pojawiają te zdjęcia. Jan Bułhak, słuchajcie, jest to tyle dla mnie ważny, bo się urodził równo 100 lat przede mną, bo on się urodził, znaczy ja jestem z 1976 roku i można odliczyć, w którym roku się Bułhak urodził. A zmarł właśnie w latach 50. w Giżycku, czyli też niedaleko, podczas właśnie takiej swojej kolejnej wyprawy z synem, w czasie dokumentowania tego cyklu fotografii ojczystej, który uruchomił tak naprawdę już dużo, dużo wcześniej, bo przed wojną chciał jakby tutaj mocno tą fotografię ojczyzną pokazać. I jak duży miał wpływ Bułhak na środowisko fotografów, no to był Nestor, to był człowiek, który zaczynał tak naprawdę fotografię traktować jako coś artystycznego. No, wiktorianizm, czyli ta taka próba sprawienia, że fotografia to nie tylko będzie właśnie takie odwzorowanie jakiejś tam rzeczywistości, ale coś, nazwijmy to, artystycznego, sztuka właśnie. To nie był on tego nie wymyślił, to wymyślił gdzieś tam we Francji, pewnie w Wielkiej Brytanii i to do nas przyszło. On tam korespondował, też uczył się w różnych tam szkołach tej fotografii, pobierał jakieś takie nauki, ale najważniejsze w jego historii to było chyba spotkanie właśnie z Ruszczycem, malarzem gileńskim, bo w ogóle Bułhak to z Wilna pochodzi, tam jakby prawie całe jego życie było związane z tą fotografią właśnie z tym miastem, w różnych okresach, także w czasie wojny. W międzyczasie w Wilnie właśnie spłonęła cała jego niemal kolekcja negatywów. Mi się Bułhak podoba z wielu powodów. Dlatego między innymi, że on zaczął jakby formalizować tę fotografię, to znaczy to on jakby w jakimś tam stopniu się przyczynił do tego, że powstał w dzisiejszej nazwie Związek Polskich Artystów Fotografików. To się trochę też wiąże w cudzysłowie ze mną, bo też mi się udało zdobyć legitymację numer 1080 tej organizacji, a Bułhak ma numer 1, a wprowadził mnie do tej organizacji Staszek Goś, o którym chyba jeszcze dzisiaj będzie, bo tam trzeba było opiniować kandydata. Nie wiem, czy mu kazali, czy sam z siebie napisał, ale napisał chyba coś dobrego. Chociaż kilka supportów przed Staszkiem Wosiem miałem w swojej karierze, to znaczy robiłem mu taki, rozgrzewałem publiczność, a on potem wchodził i po mistrzowsku robił swoje. I ten, wracając do Bułhaka właśnie. Bułhak, słuchajcie, też mi się podoba dlatego, że jak była silna ta presja z tej jego fotografii na resztę, to może świadczyć to, że kupiłem Nowości Fotograficzne, taką gazetę, akurat wydanie numer z 1934 roku. I jeden fotograf, który przyjechał gdzieś tam z dalekiego kraju, to znaczy z dalekiego miejsca, bo gdzieś tam spod Zakopanego, bardzo mocno w tym artykule pojechał do Wilna, fotografować Wilno, bo słyszał, że jest piękne. I się tłumaczył bardzo mocno, że wziął ze sobą aparat małoformatowy na film 135. Bo Bułhak miał to takie coś, że on pisał w każdym opracowaniu, że taki aparat to w ogóle nie jest aparat, że trzeba robić na dużym formacie, minimum 13x18 i tego centymetra i tego aparaty były, wiecie Państwo, nazywał się to aparat podróżny, a była to taka skrzynka z takim miękkiem wysuwana. Mógłbym wziąć, bo w kolekcji mam trochę tych aparatów z 20-lecia międzywojennego, nie wziąłem. I on jakby pogardzał tymi, którzy fotografują, no tak jak dzisiaj powiedzmy wielki format, znaczy mówimy o pełnej klatce i tej klatce takiej no niepełnej, czyli tych jakichś takich mniejszych aparacikach. Zawodowcy mieli robić na dużym formacie i taki był w Bułhak. Ale potem się troszeczkę zmieniło, bo na zdjęciach właśnie powojennych, gdzie stoi ze swoim synem, na szyi ma Rolleiflexa, czyli aparat, który robi już na 120 taśmie, czyli 6x6 cm. I takim aparatem też robił, ale cały czas trzymał się jednak tego troszeczkę większego formatu w swojej chyba karierze, takie odnoszę wrażenie. Bułhak też, proszę Państwa, taki ciekawostek, też jest twórcą pojęcia fotografika w ogóle. Odróżnia to od fotografa, no fotograf bardziej taki rzemieślnik, a fotografik bardziej taki artysta. Jak już powiedziałem, na pewno był przed wojną na Suwalszczyźnie. Tych zdjęć, ja jestem na początku drogi poszukiwania tak naprawdę, bo to się wiąże z jakimiś tam moimi planami dalszymi, o których na razie może jeszcze nie powiem za dużo, ale na Suwalszczyźnie, jak już powiedziałem, był fizycznie, był na Czarnej Hańczy, zrobił zdjęcie właśnie kajaczka na żaglu na Czarnej Hańczy, współpracował właśnie z Miłaszewską. Nie wiem, jaki Miłaszewska użyła argumentów, żeby go przekonać, bo ja tak trochę dyskutowałem. Czarna Hańcza to jest ciekawa powieść, tylko tam za dużo rzeczy się zdarza. Ja do końca tej powieści nie czuję może do tego, ale ta fotografia tego Bułhaka jakoś tak mnie szczególnie wzruszyła i dlatego zacząłem się tym Bułhakiem trochę bardziej interesować. Ciekawa postać, dużo zdjęć zrobił dla Polski i stworzył ten ruch cały fotograficzny, artystyczny nazwijmy to. I
myślę, że no, wielu fotografów, nawet nieświadomie, gdzieś tam trochę powiela te schematy. Uwielbiał bramy wileńskie, uwielbiał jakieś takie właśnie miasto, ale takie powiedzmy, no nie te pierwsze główne ulice, tylko gdzieś tam te boczne. Jeszcze znajdę, może będę lepiej przygotowany na spotkanie kolejne i wtedy będę mógł powiedzieć więcej. To była tylko zajawka. Ja chciałem Państwa zachęcić, żebyście Państwo przeczytali uważnie artykuł, właśnie rozdział naszej książki wydanej na 35-lecie, bo akurat Hubert jest jednym ze współautorów, także odwołuje się do Miłaszewskiej, ale też opisuje tak w sposób subiektywny czarną chęczę. Tak, dopuściliśmy do głosu osoby spoza parku, żeby to spojrzenie na park nie było takie pozornie jednostronne, bo jak Państwo nas znacie, to wiecie, że mamy różne poglądy, z którymi się nawzajem nie zgadzamy. No, także to jest dłuższa historia. Proszę Państwa, ja chciałem zaprosić tutaj Rafała Chmińskiego i no właśnie, gdzie jest tutaj, proszę bardzo, i pana Malczewskiego. Teraz chcieliśmy trochę zmienić formułę naszego spotkania. Tutaj w zasadzie oddaję głos z pewnym niepokojem panu dyrektorowi Borejszo, który jest oczywiście dyrektorem parku, ale jest też zdanym fotografikiem. No, to już przesadza. Ja nie... Fotografowie tutaj siedzą. Był taki czas, że pan Borejszo, jak opuścił mężczyznę, co jeszcze się krótko, żył z fotografii. Także... Nie, to przesadza. Dlatego wrócił do Polski. Jeżeli ktoś nawet jeden dzień żył, powiedzmy, działalności artystycznej, fotograficznej, to już się kwalifikuje jako zawodowiec. Nie, no, zawodowiec to jest ten, kto ma legitymację z Związku Polskich Artystów. Ale składki nie płacimy. Nie chcę być za ignoranta, ale nie jestem zwolennikiem formalnych rozwiązań. Bo na przykład, a duże proszę Państwa. Tutaj mam naprawdę co najmniej czterech fotografów. Jeden już zabrał głos. I akurat mamy fotografa przyrody i dwóch fotografów krajobrazu. Ja miałem okazję pracować ze wszystkimi panami. Tu oczywiście pokazuję książeczkę, która ma fotografię akurat pana Malczewskiego, ale jak mówiło o fotografii przyrodniczy, to oczywiście warto pamiętać o tym, że mamy na przykład albumy, całkiem sporo albumów pana Łapińskiego, którego tutaj nie ma wśród nas. Stan zdrowia nie pozwala wziąć udziału w spotkaniu. Ale skoro już pokazujemy, to ja pokażę pierwszy albumy pana Łapińskiego. Pan Łapiński jednak przyczynił się też do promowania przyrody Puszczy Augustowskiej, przyrody Wigierskiej, także i Rafał, no taką jednak pałeczkę przejął. Korzystamy z pomocy Rafała przy okazji właśnie różnych drobnych publikacji, chociaż też w tej publikacji, o której mówiłem, jest drobna ten akcencik w postaci jednego ptaszka. Państwo znajdą, akurat tam pan dyrektor Puszcza się do tej kreski odwołuje. Także ja nie przedłużam, oddaję teraz jedną w Twoje ręce przedsięwzięcie, to znasz tych panów. Ale na razie nie będę o tych panach mówił. Ale będziesz mógł na razie o panach innych. No o właśnie. Panach takich starszych. Ja niestety jestem uzależniony od prezentacji, czuję się nieswoje, jeżeli tle nie mam takowej, w związku z tym pozwólcie, że odpalę. Mnie przypadł ten zaszczyt, żeby opowiedzieć króciutko o kolejnym fotografie, wybitnym fotografie, który o tyle ma wspólnego z Janem Buchakiem, że jest człowiekiem, który tworzył i przed II wojną światową, i po II wojnie światowej, bo Jan Buchak miał ten swój okres przedwojenny, wileński, niestety dla nas stracony, ponieważ tak jak powiedział Hubert, całe archiwum fotografii Buchaka zostało zniszczone w trakcie działań wojennych w II wojnie światowej. Ale Buchak się świetnie odnalazł w okresie powojennym, znalazł wsparcie w postaci Mieczysława Orłowicza
i dzielnie jeździł po całej Polsce, po ziemiach tak zwanych odzyskanych i rejestrował mnóstwo pięknych miejsc. Włodzimierz Puchalski, moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim, też był postacią wybitną na miarę, uważam, Jana Buchaka, bo to był pierwszy człowiek w Polsce, który naprawdę programowo oddał się fotografii stricte przyrodniczej. I to jest człowiek, który urodził się w roku 1909 i fotografią był już obciążony od lat najmłodszych, ponieważ i jego ojciec zajmował się fotografią, i jego brat również. W związku z tym Włodzimierz Puchalski trochę nie miał wyjścia. Pierwszy swój aparat dostał w 14 roku życia i potem właściwie całe życie było już miał związane z fotografią, bo gdzie się nie pojawił, to zajmował się właśnie fotografowaniem. To się zaczęło na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie studiował na Wydziale Agronomii. Tam już działał w kole fotograficznym. No i tak w kolejnych latach pracował potem w kilku uczelniach i przed wojną, i po wojnie. Między innymi to było przed wojną SGGW, a po wojnie to był Uniwersytet Jagielloński. I do 1956 roku właśnie na tychże uczelniach pracował, zajmując się również fotografią. No ale takim przełomem był rok 1956, kiedy został zatrudniony w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i już całkowicie poświęcił się fotografii, a przede wszystkim filmowi. I kręcił filmy, wydawał albumy. Jego dorobek jest imponujący, bo to są 63 filmy w trakcie jego kariery. On w 1976 roku przeszedł na emeryturę, ale to nie oznacza, że zakończył swoją działalność, bo jeszcze w 1979 roku wyjechał na Antarktydę, na wyspę Króla Jerzego, żeby fotografować i filmować pingwiny. I tam niestety dostał ataku serca, zakończył życie i tam zresztą jest jego grób. Jest autorem określenia bezkrwawe łowy, a to dlatego, że jego pierwszy album, który został wydany w roku 1951, właśnie miał taki tytuł. I proszę zwrócić uwagę, że rok 1951 to on już miał 42 lata. To już był naprawdę zaawansowanym wiekowo człowiekiem. Może jeszcze wrócę do jego czasów przedwojennych, ponieważ króciutko, ponieważ to jest ważne, że on już w okresie przedwojennym był człowiekiem bardzo znanym. Był wielokrotnie gościem u prezydenta Mosickiego, fotografował słynne polowania, także już wtedy miał swoją renomę i był człowiekiem znanym. No i jak widać, odnalazł się również w tym okresie powojennym. Najlepszy chyba okres jego działań, jeśli chodzi o albumy fotograficzne, to były właśnie lata 50., bo dosłownie rok po roku wydał kolejne albumy, ale może powiem o jego kierunkach, jego działania, ponieważ opowiadamy, znaczy staramy się opowiedzieć o Puchalskim w kontekście obecności nad Wigrami. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie był jego główny teren działania, bo on generalnie po II wojnie światowej osiadł w Krakowie i takie najbardziej ukochane miejsca, gdzie on fotografował, filmował, to były stawy zatorskie pod Krakowem, to były stawy milickie, w których bywał wielokrotnie. To była Dolina Narwi, gdzie w latach 50. kupił sobie chatkę we wsi Morusy i tam regularnie przyjeżdżał i fotografował Dolinę Biebrzy i Narwi. I to również były Mazury. I odzwierciedleniem tego są kolejne albumy, które wydawał. Bo tak, 51 rok to były Bezkrwawe łowy, 54 to Wyspa Kormoranów, no to było na Warmii i Mazurach. I tutaj warto wspomnieć, że wtedy kormoran był wielką rzadkością. I to było coś niezwykłego, że Puchalski te kormorany odnalazł, sfotografował i poświęcił im cały album. Nie sądzę, żeby którykolwiek fotograf obecnie miał na to ochotę, ponieważ kormoran się trochę nam zaczął inaczej kojarzyć. Kolejny rok, 55, to są stawy milickie, album wśród Trzcin i Wód, i również stawy milickie i Mazury w Krainie Łabędzia. To były cztery takie albumy, pierwsze Puchalskiego i myślę, że najlepsze, bo oprócz tego, że miały fotografie, to były to po prostu opowieści. Tam jeszcze były fajne teksty Puchalskiego. Później już było trochę inaczej. A jeśli chodzi o jego obecność w naszym regionie, ja mam wrażenie, że to już było
tym końcowym okresie jego twórczości, to były lata 70., myślę, ponieważ, a ta książka to była wydana w 1986 dopiero, bo to jest jedyny album poświęcony naszemu regionowi. Natomiast jak przeczytałem gdzieś tam na obwolucie, ten album został złożony w wydawnictwie jeszcze przed wjazdem na Antarktydę, czyli prawdopodobnie w roku 1978. I oglądając uważnie ten album, zresztą Poligrafia, tak nawiasem, rok 86 to Poligrafia to po prostu był chyba największy koszmar. Wyciągnięcie czegokolwiek z tych zdjęć to ja może pokażę. Masakra. Ale mam wrażenie, że na dwóch zdjęciach mamy sylwetkę młodego żołnierza łapińskiego. Tak mi się wydaje, bo tu nie widać na tym, ale jak się patrzeć w album, to charakterystyczna sylwetka z okularami lekko przyciemnianymi. Dmuchany kajak. Dmuchany kajak, poznajesz? Tak. Tak, no więc jeszcze pamięć ma trudno. Ja myślę, że wizyta Włodzimierza Puchalskiego na Suwalszczyźnie jest ściśle związana z osobą Włodzimierza Łapińskiego. Nie wiem, czy tata zaprosił, czy... Tak, i to była jakaś znajomość, która trwała jakiś czas. Do śmierci. Do śmierci. Z tego, co się dowiedziałem od Wojka Misiukiewicza, który napisał książkę i zapisał w niej relacje różnych osób, to Puchalski przez jakiś czas miał swoją kwaterę w Leśniczówce Lipowe, naszej parkowej obecnie. Tam lubił mieszkać. Wtedy tam na Lipowym rządził pan Kobylecki, który też pomagał Puchalskiemu znajdować odpowiednie miejsca, odpowiednie motywy. To też coś takiego od Wojtka Misiukiewicza się dowiedziałem. Natomiast no dosłownie kilka ujęć. Nie pokażę Państwu tych zdjęć stricte przyrodniczych, bo dla mnie jednak największą wartością są te zdjęcia, które pokazują nasz krajobraz i to, jak on się zmienia. Dlatego kilka ujęć z tego albumu. Tak nawiasem to był chyba, jeżeli nie pierwszy, to jeden z pierwszych albumów, gdzie w ogóle pokazały się kolorowe zdjęcia Puchalskiego. Dlaczego? No dlatego, bo jednak główny okres jego twórczości to fotografia, to czasy fotografii czarno-białej, ale Puchalski był daltonistą. W związku z tym on generalnie nie miał chęci do tego, żeby się za fotografię barwną zabierać. No i mamy tutaj nasz klasztor i mamy pokazane, jak to wyglądały nasze zimy w latach 70. No oczywiście musiałem pokazać klasztor Wigielski, który tak wygląda w latach 70., czyli jeszcze nie za tęgo to wyglądało. Maćku, tak? Ale też są fajne ujęcia, na przykład Suwałk. Jest tak w Suwałkach, w tym albumie. Gdzie to jest? To jest widok na stronę cmentarza żydowskiego, tak zwany Koński Targ. Daleko w tle wysychające zalew. No jest młyn, dawny młyn Gawrych Ludzi, obecnie ośrodek hodowli ryb PZW. Jest kilka ujęć też naszych jezior, między innymi Jeziora Mulicznego i właśnie to, co już, znaczy najbardziej było widać na fotografiach przedwojennych, jak ten teren był ogołocony z drzew i krzewów, to też widać tutaj, bo teraz Jezioro Muliczne jest otoczone takim gęstym kordonem drzew i krzewów. To jest prawdopodobnie przesmyk między Jeziorem Mulicznym a Jeziorem Długim. No teraz to po prostu tego w ogóle nie widać, bo tam jest po prostu jeden wielki gąszcz, także widać, jak sukcesja roślinności postępuje. No, wspomnieć, że Jeziora Muliczne było w tym czasie plażą miejską, zasuwającą. No, jest jeszcze ujęcie z Windugi na Zatoce Krzyżańskiej. Jeszcze w latach 70. to się tam działo. No, piękne ujęcie na Budę Ruską z piękną, starą zabudową, drewnianą. No i na koniec jedno zdjęcie takie stricte przyrodnicze, rzeka, nie rzeka. Tak, o imieniu Orzechówka, który ostatnio budzi moje emocje, ponieważ uświadomiłem sobie, że od dawna nie słyszę tego ptaka w naszym lesie. Jak mieszkam tutaj lat 35, to wreszcie jest ktoś. Nie ma problemu, tak? Nie ma problemu. A, no to się cieszę w takim razie. Zwłaszcza teraz słuchacie każdego rana. To odwołuje w takim razie moje obawy, bo ja już myślałem, że że Orzechówka się po prostu wycofuje jako ofiara ocieplenia klimatu. Dlaczego, że czemu Orzechówka? Bo Katarzyna była obecna i patrzyła na Orzechówkę jako dewastatora. Ale to już zostało zdementowane. Jeszcze chciałbym na koniec taką bardzo osobistą rzecz powiedzieć, ponieważ Włodzimierz Puchalski to był człowiek, dzięki któremu prawdopodobnie jestem tutaj.
ponieważ też byłem zafascynowany Włodzimierzem Puchalskim. Ja się fotografią zacząłem od brata interesować pod koniec lat 70., tak na przełomie lat 70. i 80. I wtedy oglądałem filmy, zgrywałem ścieżki dźwiękowe z tych filmów i sobie spisywałem tę ścieżkę dźwiękową. To jest spisana ścieżka dźwiękowa z filmu pod tytułem Świat Włodzimierza Puchalskiego, gdzie po prostu dzięki temu dowiedziałem się o nim więcej. Nie było wtedy internetu, Wikipedii i tak dalej. I to jest świadectwo tego, jak to mnie wtedy bardzo interesowało i fascynowało. A tutaj jeszcze na koniec przytoczę coś, co bardzo mi zapadło w pamięć. Wypowiedź Włodzimierza Puchalskiego na temat fotografii przyrodniczej. Jakże skromnie i prosto mówił o swojej pracy sam Puchalski. Sceny przyrodnicze, filmy przyrodnicze są pewnego rodzaju samograjem, bo pokazuje się właśnie najbardziej tajemniczy odcinek życia, najbardziej jakiś taki zakonspirowany odcinek przyrody, który jest nie wszystkim dostępny. Realizowałem tę swoją pracę, tę wielką pasję, no pasję całego życia, po prostu żeby odtworzyć, przenieść to całe piękno przyrody na ekran. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, był tu kilka razy przywołany pan Łapiński starszy, który będzie tutaj pan mówił. Może byśmy jednak odwrócili do pozycji gości. Nie będzie szykujemy jako park niespodziankę, ale ta niespodzianka będzie dopiero dyrektorze za jakieś 3 lata, prawda? I wtedy pokażemy w innych warunkach. To wtedy będziemy mogli inaczej tą przestrzeń gospodarować. Ale to już jest długo, chwila cierpliwości, to się chyba wydarzy, to się wydarzy na pewno. Ja w zasadzie nie wiem, bo mówiliśmy o osobach, które były, odeszły, zostawiły po sobie dziedzictwo. Są osoby żyjące, które to dziedzictwo tworzą. Jest tutaj Rafał, którego tata jednak zarejestrował. Pamiętam pierwsze spotkanie z twoim tatą w 1986 roku. Przyjechała gdzieś tam w przerwie semestralnej. Akurat były spotkania w PWA i były jego zdjęcia pokazywane oczywiście na slajdach, bo jeszcze takich nikt nawet nie myślał. Ja było takie zdjęcie takiego ptaszka, który wylatuje. Była pewnie to orzechówka, na pewno to była orzechówka, który wylatuje właśnie z dzióbki. No i było pytanie, jak on to robi, nie? I wtedy pan Włodzimierz powiedział, że 3 dni czekał na Dawidę i jak on wyleciał, to zdążył pstryknąć. Zrobiło to mi ogromne wrażenie. Co prawda inny fotograf, bo to jednak trzeba powiedzieć, że fotografowie nawzajem się lubią w sposób ograniczony, zakwestionował to, że jednak była ta technika wykonania fotografii troszkę inaczej, ale zrobiło to na mnie wrażenie. Zrobiło to na mnie wrażenie, że tak to zostało wykonane. Mamy tutaj w zbiorach i muzeum, i on też prywatnie kilka albumów pana Włodzimierza. I mówiąc szczerze, bardzo dobrze się współpracuje z Rafałem. Czegoś brakuje, tak nie wiem. Oglądam zdjęcie w telewizji, patrzę, zorza polarna. Ja bym też się śpię, bo normalnie ludzie śpią w tym czasie. Nie ważą gdzieś po nocy po lesie. Dzwonię do Rafała, tak, mam zorzę, prawda? I na okładce naszego kwartalnika ta zorza jest, prawda? Też za darmo. I też. Ale mieliśmy artykuł o wilkach. Bo jest taka obawa, że wilki są takie groźne, tam tylko czyhają w krzakach, żeby te czerwone kapturki tam przepożerać. Proszę bardzo, proszę Rafała, a zdjęcie, artykuł opisał, kiedy wilka pokazał w innym formacie. Ja oddaję tutaj głos Jarkowi. Ty znasz tych ludzi lepiej niż ja, jesteś fotografem, masz inne spojrzenie. Ja tylko tak jestem trochę z boku, konsumuję waszą pracę. Ja może znowu zacznę od takiego osobistego wstępu. Na tym, że początku lat 80., kiedy Włodzimierz Puchalski był na tapecie i byłem nim zafascynowany i poszukiwałem jakichś publikacji, to nie było proste wtedy. Tak się złożyło, że wychodziłem do liceum w innej miejscowości, do której jeździłem pociągiem, a jak wracałem do mojego miasta tym pociągiem, to przechodziłem koło księgarni i polowałem. To były czasy polowania na książki. Książki wprawdzie były tanie, ale były rzadkie. Ale właśnie któregoś razu była dostawa, no i patrzę na witrynie tej księgarni w Grodzisku Mazowieckim, taki to oto album jest. Człowieka w ogóle mi nieznanego chyba wtedy, ale tytuł mnie zainteresował, no i kupiłem tę książkę.
No i wtedy nastąpiła fascynacja Włodzimierzem Łapińskim. Obejrzałem ten album z wypiekami na twarzy i trzymam go do dzisiaj w swojej bibliotece. A rok później wybrałem się z moimi kolegami i koleżankami licealnymi na pierwszy spływ kajakowy na Suwalszczyznę, rzeką Rozchudą Blizną i Czarną Hańczą. No i wtedy już wiedziałem, że Włodzimierz Łapiński mieszka w Maćkowej Rudzie i postanowiłem, że jak będę płynął przez Maćkową Rudę, to się zatrzymam i pójdę odwiedzić mojego idola. No i tak się stało. Nawiedziłem pana Włodzimierza. Przeszkodziłem mu w lekturze gazety, bo to było takie popołudnie, bardzo upalne. No i rozmowa była bardzo miła. Byłem oczywiście niezwykle tym przejęty, ale jak już trzeba było się żegnać z panem Włodzimierzem, no to mówię, panie Włodzimierzu, może by pan mi coś dał, bo oni tam ci czekający pod tym mostem Haćkowej Rudzie, to oni po prostu nie uwierzą, że ja u pana byłem, nie? No i pan Włodzimierz poszedł do swojej ciemni, przyniósł fotografię swoją i napisał dedykację. Ja z tą dedykacją, jak z relikwią, powędrowałem na Czarną Hańczę. Fotografię mam do dzisiaj, dedykację mam do dzisiaj. Adeptowi leśnictwa, bo ja mu powiedziałem, że się na Wydział Leśny wybieram, już wtedy wiedziałem. Także to trochę było na wyrost, ale udało się. Adeptowi leśnictwa i sztuki fotograficznej, koledze Jarkowi Borejszo, z życzeniem powodzenia, Włodzimierz Łapiński, Maćkowa Roda, 8 sierpnia 1981. To jest takie moje wejście. A teraz chciałbym, Rafale, żebyś ty troszeczkę odpowiedział, jak twój tata się tu znalazł, jak to się zaczęło z jego fotografią. W 81 to mnie jeszcze na świecie nie było, także to już faktycznie trochę zamieszłe czasy. Tata nie jest autochtonem, czynnik napływowy z Dolnego Śląska, ale świadomy, ponieważ miał możliwość objęcia dowolnego nadleśnictwa w Polsce, gdzie był wolny etat. I lekko szaleńcza wyprawa wtedy z mamą jakąś łezką czy czymś takim, z namiotem zrobionym z prześcieradła impregnowanego. Tak objechali całą Polskę. Wybór mógł być tylko jeden, padł na Puszczę Augustowską. Proponowano różne dziwne miejsca, łącznie z Bieszczadami, no ale jednak zafascynowany od dziecka lekturą Korsaka na tropie przyrody, gdzie właśnie jeziorka typu Suchary, puszcze, bagna, odnalazł to tutaj i tu został. Jeśli chodzi o fotografię, to pierwszego aparatu nie dostał, nie kupił, tylko zrobił. Po prostu była bardzo prosta kamera obskura. W tych czasach właściwie niewiele można było dostać, a że był dość zdolnym chemikiem, to poza jakimiś materiałami pirotechnicznymi do zabawy, stworzył też materiał światłoczuły i tak zrobił pierwsze zdjęcia. Potem oczywiście kolejne aparaty. Drogie, jak na tamte czasy, materiały fotograficzne nie pozwalały robić dużo. Też tata nie miał w sobie tyle wiary w siebie. Nie chciał startować w żadnych konkursach, natomiast mama zrobiła mu psikusa, zapakowała jego odbitki i wysłała na w sumie chyba najstarszy w Polsce konkurs, wtedy Łowca Polskiego. Pan najstarszy, prawda? Z konkursu. Tak, przedwojenny jeszcze. Tak, był ponad 100 lat. Pierwsze nagrody to tam właśnie Puchalski. Tak, teraz nosi on nazwę, jest imienia Włodzimierza Puchalskiego. No i okazało się, że wygrał z Puchalskim. I tak się poznałeś, to był sam początek. Dostał później właśnie pocztówkę od Puchalskiego z gratulacjami. W odpowiedzi zaprosił Puchalskiego na Wigry, na Czarną Hańczę. I tak się zaczęła znajomość. Cóż, fotografia jako leśnik nadleśniczy, no troszeczkę czasu spędzał w lesie, zawsze z aparatem. Dzięki temu całymi latami mozolnie dokumentował przyrodę, również też ludzi. Na bazie tego powstawały kolejne albumy, które, tak jak powiedziałeś, że były tanie, ale rzadko można było dostać. W tamtych czasach nakład 70 tysięcy albumów rozchodził się z jednym dniem. Zbrały to centrale księgarskie, a później spod lady panie swoim znajomym to sprzedawały. To szło jak woda, to nie są te czasy, co w tej chwili. Tych albumów wydał już ponad 20. 26, coś koło tego. Początki głównie Puszcza Augustowska i te tereny, później cała Polska, ale również i o świecie, ponieważ tata ma coś takiego, jak sobie coś postanowi, to dąży do tego
za wszelką cenę i postanowił kiedyś, że będzie zwiedzał. Więc faktycznie zwiedził cały świat. Jeden album W poprzek świata ukazał się już parę ładnych lat temu. W planach był jeszcze dookoła świata. No ale teraz biorąc pod uwagę chociażby stan wzroku taty, bardzo słabo widzi, raczej coś jakiego w tej chwili nie wiecie. I tak, był okres Maćkowej Rudy. Tak, początkowo w Nagrzycy Maćkowej. A potem tata poszedł na głęboką wodę, bo zdecydował się już zająć wyłącznie fotografią. Tak, szczerze mówiąc przestraszył się momentu, kiedy wszyscy leśnicy musieli pójść na kurs obsługi komputerów. Czego jest wyjątkowym bestalenciem do tego, to autentycznie, to nawet magnetofon musiał być opisany karteczkami, który do czego służy, więc komputer już odpadał całkowicie. Jeszcze przez jakiś czas był zatrudniony w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, ale to tylko pro forma, żeby być w lasach. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieli, gdzie jest ich pracownik w danym momencie. I później już zaczął budowę domu w Bryzlu, gdzie obecnie mieszkamy. A Maćkowa Ruda weszła skład Parku Narodowego. Tata jeszcze pracował przez jakiś czas na Leśnicy Głęboki Brud, a później już rzucił lasy, założył wydawnictwo w 89 roku. W 90 zaraz po przemianach stwierdził, że skoro albumy tak się ładnie sprzedawały za czasów komuny, to i teraz będą się sprzedawać. No i tu oczywiście był mały haczyk, weszły przedruki zagraniczne z Europy i ze świata, tanie, kolorowe, na dużo lepszym papierze, zrobione dużo lepszym sprzętem i tak ten rynek, powiedzmy, albumów już załamał, więc później jeszcze, powiedzmy, nie 70 tysięcy, ale 10 tysięcy to był dobry nakład, a w tej chwili jak 3 się rozejdą, to jest już... 3000? 3000, tak. Pamiętam, był taki okres, kiedy albumy były drukowane na jakichś statkach koło Hongkongu. Tak, w pewnym momencie okazało się, że taniej jest drukować w Hongkongu niż w Polsce. Także lepiej, taniej, no tutaj pod względem dotrzymywania terminów Chińczycy również po prostu byli genialni. Z akcydensowej, jak wychodziły kolejne albumy, to czasem każde z nich wyglądało inaczej. To był dramat, jeżeli chodzi o druk w Polsce. Ja się urodziłem jeszcze w Maćkowej Rudzie. Jesteś z urodzeniem. No, proszę Państwa, bo to jest ciekawa historia. Tutaj wśród nas mamy w zasadzie dwie osoby, które są suwalczanami z wyboru. Tak, dobrze mówię. Ty się urodziłeś, Piotrze, w Majenwerdę, tak? W Malborku, ale Malborku. Tam nie jest, wiem ile mieszkaliśmy, rok albo dwa lata. Użyła nomenklatury miejscowej, żeby się wiedzieć. Która nie jest mi znana, bo nawet nie pamiętam tego miejsca, bo rodzice się przeprowadzili najpierw do Lecka, a później Suwałki i Augustów. Także bo od małego mieszkałem Państwo, tutaj. Ja osobiście dzielę Suwalcza na tych, którzy tu mieszkają, jak wszyscy wiecie, na cztery kategorie. No takich jak ja, pan dyrektor Puszczał, tu obecna Joanna. Którzy się tutaj urodzili, nie mieli wyjścia. Ale są takie osoby, które się tutaj sprowadziły, bo ich żony czy mężowie się tutaj pojawili, prawda? Tak się akurat stało. I są takie osoby, które są takim najbardziej cennym materiałem. To są te, które świadomie wybrały Suwalszczyznę, na przykład jak twój tata, jak pan Borejszo, prawda? I jak pan Malczewski. Ja nie miałem wyboru. Ja nie miałem wyboru, bo nawet tego Malborka nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zaburzasz mi. Oczywiście ta kategoria, której nie cenię, przekątniowcy, ci, którzy zbudowali cmentarz własnych pacjentów we Wrocławiu i potem są lekarzami w Suwałkach. Przekątniowcy. Ale to każdy z nas zna takich przekątniowców, którzy tak to robią, prawda? Pan Andrzej Stumiło, którego poznałem w 76 roku, jak nie mógł znaleźć drogi na Wigry. Zatrzymał się maluch w starym folwarku, jak dojechać na Wigry. Powiedział, chętnie ja panu pokażę. I maluchem pojechaliśmy na Wigry, zostałem poczęstowany herbatą, potem mnie został odwieziony, a potem spotkaliśmy się na wieczorze autorskim i nawet mam taką karteczkę jak ty w książeczce, do której pan Andrzej robił ilustrację. Także znałem się z panem Andrzejem w zasadzie, jak się po raz pierwszy na Suwalszczyźnie pojawił.
Ja mam też, a tu ci Piotrze, pokaż te książki. Tutaj jest w tym albumie Zmierzyła Pińskiego Wędrówka po Puszczy, jest takie zdanie. Opracowanie graficzne Anna Strumiło. Tak. Paczkowie ludzie pracowali. Także bez pozorów. Albo wydane w 86. Ale wiesz, te osoby, które się tu pojawiły, mają ze sobą jakiś tam związek, prawda? Także można powiedzieć, że jesteśmy układni. Jak to jest spiskowe, zostawmy na potem. O czym teraz? No, mamy teraz jeszcze przywołane od razy Stanisława Wosia. Ale ja mam jeszcze pytanie, mogę? A co robili dzisiaj rano? Same są dwóch tygodni. No właśnie, chciałem, żebyś o tym powiedział, bo chyba nie każdy wie. Lekko przesypiał, także od razu za to przepraszam. Jest rykowisko. Dla wszystkich, którzy fotografują przyrodę, to już właściwie to wystarczy, czyli jeśli chodzi się niedospanym, dziesiątki kilometrów w nogach, zmęczonym i bardzo szczęśliwym. Tak, tak to mniej więcej można skrócić, czyli... Jeszcze... Panie dyrektorze, możemy reklamować, czy nie bardzo? Chyba już jest full, nie? Chyba jest full. Nie, już nie ma miejsca. Nie, nie, nie możemy reklamować. Ale online będzie, teraz miejsce. Ale można powiedzieć, żeby zazdrości. Bo nie, Rafał jest takim przewodnikiem, prawda? On skarbia, zresztą Marcin. Pan Rafał jeszcze nie skończył, Macieju. Pan Rafał jest po prostu. Ja wiem. Komunikujemy się ze sobą za jakiś czas, tak, żeby na planie. Cały czas gdzieś jeszcze się nam przewija nazwisko Włodzimierza Puchalskiego, który odegrał wpływ silny na wiele osób. I wspomnę tylko o jednym jeszcze fotografii filmowcu, o Janie Walenciku, który też podkreśla zawsze, że to dzięki Puchalskiemu on zajął się fotografią i filmem przyrodniczym. Jan Walencik jest generalnie kojarzony z Białowieżą, gdzie mieszka już od wielu lat, ale generalnie pochodzi gdzieś tam chyba z Siedlec, zdaje się. Natomiast miał taki epizod, bo generalnie Jan Walencik to jest Puszcza Białowieska, trochę Biebrzy, ale miał taki epizod na początku lat 90., że był tutaj. I efektem tej jego obecności na początku lat 90. są dwa filmy, jeden pod tytułem Bobrze czy na Wigrach jest dobrze, a drugi chyba Pyniem Czarnej Hańczy czy coś takiego. Tu też taki osobisty trend, bo w tym momencie ja zaczynałem, to były pierwsze lata mojej obecności nad Wigrami i tak się stało, że jak Walencikowie tutaj kręcili ten film, to stacjonowali w leśniczówce Gawarzec, która wtedy nie miała stałego mieszkańca i to był chyba 91 rok, kiedy miałem jedno z najpiękniejszych lat nad Wigrami, kiedy to praktycznie codziennie byłem na Gawarcu. Codziennie spotykałem się z Walencikami i przy ognisku opowiadaliśmy sobie różne ciekawe historie, popijając wodę. A masz kartę? Nie. Tak to było. Nie. Natomiast oczywiście takich fotografów, którzy fotografowali i filmowali nad Wigrami, było wielu. Trudno opowiedzieć dzisiaj o wszystkich. Wigry zawsze przyciągały i przyciągają i przyciągać będą wielu twórców. Dlatego niech nikt się nie czuje pokrzywdzony, że o kimś nie wspomnieliśmy, natomiast jest taka postać, o której na pewno trzeba powiedzieć i jest to Stanisław Wosia i generalnie grupa Kamera, którego był szefem. I pozwólcie, że znowu coś mi zjedle. Puszczę tak, może zjeździmy chłopaki. Ci to nie płacić. Stanisław Woś jest też człowiekiem, który wybrał Suwalszczyznę, ponieważ on urodził się w południowej Polsce, w okolicach Niska, potem mieszkał gdzieś tam w rejonie, zdaje się, w Elblągu, Malborku, zdaje się, tak. W każdym razie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku i mając 30 już latek,
przeprowadził się do Suwał, gdzie zaczął pracować w Domu Kultury jako instruktor, generalnie jako instruktor fotografii. I czym odróżnia się Stanisław od tych wszystkich fotografów, o których opowiadaliśmy dotychczas? Myślę, że również od tych najsłynniejszych typu Jan Bucha, ponieważ Stanisław Woś dla mnie był człowiekiem, który miał bardzo specyficzne podejście do fotografii i on dla mnie to on był, nie wiem, czy on był bardziej artystą, malarzem, plastykiem, czy fotografem, ponieważ może, ja to bym, nie wiem, czy to ja tego nie wymyśliłem, może to usłyszałem, ale on generalnie, ja bym powiedział, że malował światłem. Czyli Stanisława nie satysfakcjonowało zrobienie kadru i ujęcie jakiegoś pięknego widoku. Dla niego to było za mało, on musiał dodać jeszcze coś więcej. W związku z tym jego fotografia to typowa fotografia właśnie piktorialna, czyli człowiek, który po prostu intensywnie pracował w ciemni, żeby uzyskać spodziewany efekt. Stosował wiele przetworzeń i różnych technik fotograficznych, bardzo zaawansowanych. Jak widzicie, dorobek miał ogromny, to było ponad 50 wystaw indywidualnych. I w jego historii w sumie wydał tylko dwa autorskie albumy i tak jak powiedziałem, że był malarzem światła, to światło gdzieś tam w tytułach jego prac, jego albumów się ciągle pojawiało. Ten drugi album to jest właśnie Szukam Światła. To jest jedno ze zdjęć tego albumu właśnie pod tytułem Światło. No, w tej fotografii trzeba się doszukiwać mistycyzmu, symboliki. To nie są proste fotografie. One wymagają na pewno pewnego wyrobienia i przygotowania. Nie jest to po prostu tylko rejestrowanie tego, co się widzi. To jest zdecydowanie coś z pogranicza właśnie fotografii i innych sztuk malarskich. Jedyna fotografia, generalnie Staszek Woś, ten taki nasz krajobraz, to traktował jako bazę. Bazę do późniejszych różnych przetworzeń i generalnie chyba nie było bardzo istotne dla Staszka, czy on zrobił zdjęcie jezioru Wigry, czy jakiemuś innemu. Natomiast no, jest jedyna fotografia w tym jego drugim albumie, gdzie rzeczywiście jest napisane, że to jest fotografia z Nadwikiem. Jak widać, Stanisław się, no, muszę powiedzieć, w takiej książce, która też jest z punktu widzenia sztuki fotograficznej, a nie tylko literackiej, książką bardzo cenną. To jest książka, której redaktorem jest obecny tutaj Zbyszek Fałtynowicz. Książka, która zawiera poezję dotyczącą Suwalszczyzny. Natomiast ta książka została zilustrowana właśnie zdjęciami Staszka, które, popraw mnie, jeżeli Zbyszku, jeżeli się mylę, zostały specjalnie wykonane przez Staszka właśnie do tej książki. I to są takie typowe wosiowe fotografie, gdzie jest dużo elementów takich geometrycznych, nakładających się, ale nie tylko, bo również są elementy dość swobodne. Natomiast oczywiście Stanisław nie uchylał się od takich fotografii, powiedzmy, bardziej konwencjonalnych. Oczywiście szukał ujęć specyficznych, klimatycznych i na pewno w tych fotografiach Staszka jest to, że no po prostu można dość łatwo rozpoznać, że to właśnie on je wykonywał. Myślę, że takim ważnym momentem dla Stanisława to były lata 80., kiedy brał udział w spotkaniach w klasztorze wigierskim pod tytułem Wigry, kultura i środowisko. To były słynne spotkania świata sztuki, kultury ze światem nauki i ludźmi z administracji, gdzie dyskutowano właśnie o środowisku, o ochronie przyrody i Staszek to przez to dziesięciolecie, przez te lata 90. Uczestniczył w tych spotkaniach. I to jest jeden z właśnie nielicznych przypadków, kiedy Stanisław zajmował się nie tylko taką fotografią stricte artystyczną, przetworzoną, ale po prostu dokumentował. I miał tę, myślę, przyjemność fotografować wielu znanych ludzi, między innymi mamy tu na zdjęciu Andrzeja Wajdę. No i Andrzej. Andrzej, jest to miło, oczywiście. Oczywiście, przepraszam, bo chciałem też powiedzieć właśnie Andrzej, jest to miło, ponieważ Andrzej Strumiło był takim człowiekiem, który miał świetne oko do ludzi i potrafił, tak mi się wydaje,
bardzo łatwo wyłowić ludzi, młodych, zdolnych ludzi, których po prostu wspierał. I myślę, że to, że Staszek tak fajnie się też odnalazł tutaj w środowisku suwalskim, to też jest zasługa pana Andrzeja, który myślę, że ze Staszkiem miał dobre relacje i też potrafił go bardzo docenić i go wspierał. I myślę, że takich przykładów właśnie młodych, zdolnych, których pan Andrzej wspierał, jest więcej, bo mamy chociażby tu obecnego Huberta, mamy Piotra Malczewskiego. Myślę, że również w waszym życiu pan Andrzej odegrał ważną rolę. Mamy karteczkę, ja mam karteczkę. O, jedna. No to najważniejsze. Piotrze, masz karteczkę? Ja mam mnóstwo różnych karteczek, zdjęć. I zresztą w tej książce, którą wysłałem, jest dedykacja. Stanisław również wykonywał taką fotografię, powiedzmy, na potrzeby wydawnicze. Wtedy te zdjęcia, no bo powiedzmy, nie były tak już przetworzone, to były zdjęcia, powiedzmy, bardziej konwencjonalne. To jest przykład takiej książeczki z poezją, z wierszem Karola Hoffmana, który został zilustrowany właśnie fotografiami Stanisława. Ale również Stanisław bardzo dużą rolę odegrał jako człowiek, który projektował graficznie różnego typu publikacje. Jest ogromna liczba tych publikacji naszych regionalnych, gdzie projekty graficzne, gdzie dobór zdjęć, to jest właśnie zasługa Stanisława. Między innymi publikacje naszego parku, bo na przykład publikacje na 20-lecie albo na 20-lecie parku był projektowany. Ale twoje słowo, ja zrobiłem parę książek ze Stanisławem. Wieście Państwo, nie było lekko. Ja raz dzwonię z Katarzyną, zrobiliśmy projekt albumu, dzwonię rano, raz, drugi, trzeci, a odbierał nasz kolega żyjący też Hoffman. Mówi tak sobie, przestań dzwonić rano, czy ty wiedziałeś, żeby woź kiedykolwiek rozbił wschodzące słońce? Zachodzące tak, ale wschodzącego nie. I to jest prawda, przyjrzałeś. Warto też wspomnieć, że Stanisław Woś jest autorem projektu graficznego naszego kwartalnika, który jest wydawany od 23 lat. I właśnie to, ten charakterystyczny krój, ten charakterystyczny tło, to wszystko jest wymyślone, zaprojektowane przez Stanisława i my to do dzisiaj, czy tej konwencji się generalnie trzymamy. Ja tak jeszcze dużo propozycji, które zgłaszały się nas klasy, którzy mówią, zrobimy to lepiej. I wtedy a czy Blues Festival to nie jest, nie wiem, Staszka projekt? Nie wiem tego. Blues Festival to jest jego projekt. Nawet ta zardzewiała gitara, która stoi tam na końcu miasta, którą chciałem pomalować, bo jeden z radnych chciał pomalować, to jest to projekt Stanisława. Ale mówiąc o Stanisławie Wosiu, trzeba koniecznie powiedzieć o klubie Pacamera, który został przez Staszka w 1985 roku założony. Przez 10 lat Staszek był jego szefem. I to była grupa ludzi, przez nią się przewinęło ponad 50 osób. Ja miałem tę radość, że w latach 90. też jakoś tam uczestniczyłem w działaniach tego klubu i dla mnie to był świetny okres, ponieważ poznałem super ludzi, ponieważ była tam fajna atmosfera i po prostu Stachu miał taką wielki dar przyciągania też do siebie młodych ludzi i nie było jakiegoś dystansu, on ten dystans błyskawicznie skracał i pamiętam, jak mnie zaprosił na jakieś spotkanie, żebym w ogóle się tym zainteresował i zaczął tam uczęszczać, to po prostu byłem cały w niebo wzięty i rzeczywiście on odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o edukację, kształcenie i przede wszystkim zainteresowanie fotografią ogromnego grona ludzi na Suwalszczyźnie. Spod jego ręki wyszło wielu naprawdę ludzi, którzy obecnie odgrywają poważną rolę we współczesnej polskiej fotografii. W związku z tym to jest też ogromna rola Stanisława, jaką on odegrał właśnie dla rozwoju fotografii, już nie tylko w naszym regionie, ale również w Polsce, ponieważ jego styl był znany w całej Polsce i również Pacamera przez jakiś czas była tym klubem, który w Polsce był znany. To jest karta z albumu, z katalogu, z wystawy z 2015 roku, kiedy to w 2015 roku Radek Krupiński zebrał zdjęcia od, no na pewno nie wszystkich członków klubu Pacamera, ale i tak ta lista jest dość długa i to jest bodajże chyba ostatnia wystawa Pacamery. Mogę podejrzewać, że jakaś kontynuacja będzie. No i to jest właśnie grono, akurat to jest tylko część z pakamerowców, którzy wokół Staszka Wosia się skupiali.
tu gdyby chcieć, to to musiało być bardzo duże zbiorowe zdjęcie. Natomiast dla mnie Stachu, tak jak właśnie powiedział Maciek, to był przede wszystkim ciepły, otwarty człowiek z świetnym, ciętym humorem, który mi się strasznie podobał. Człowiek po prostu z fantazją, człowiek wesoły i ja po prostu jego pamiętam jako właśnie takiego dobrego kolegę. Także, no, żal, że niestety tak wcześnie, tak młodo umarł. W tym tygodniu, 11 września, minęła 13. rocznica jego śmierci. No i na tym zakończę. Dziękuję bardzo. A czy ja mogę jeszcze? Bo jak nie, 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 jeszcze nie wszystko, siadam, można sobie. Ani pan się też, może się przysiąść też? Przysiąść się tutaj. Tutaj. No dobrze. A Rafał z krzesłem, wstąpisz, wstąpisz do mnie. Jest bardzo miło, że tak w męskim gronie. Z krzesłem. Proszę Państwa, bo teraz jest ten moment. Jest ten moment, żeby poddać naszych gości no takiej presji pytań. Mam nadzieję, że będą to pytania z różnych dziedzin, bo mamy przegląd od głębokiej przeszłości fotograficznej. Tutaj i Hubert, i Grzegorz o tym mówili, ale też mamy żywych fotografów. Tutaj prosiłbym też zapytać się... Jeden śpiący jeszcze. Zapytać się trzech żywych fotografów. Fotografii, proszę bardzo, fotografii. Fotograf to jest trochę co innego. Także, bo warto by się do nich odwołać. I oczywiście mamy też łącznika z przeszłością, profesjonalne. I warto by się też parę rzeczy zapytać, bo ja pana Andrzeja poznałem dość dawno, spotykaliśmy się wielokrotnie przy okazji różnych projektów i on był aktywny na zasadzie do końca, jeszcze na miesiąc przed śmiercią, miał plany bardzo bogate, że będzie dalej coś robił. No, właściwie ta śmierć no, tak została w trakcie biegu, w trakcie działań. No, także proszę Państwa, ja już milczę, tylko będę przekaźnikiem i pilnował będę czasu zadawania pytań i zawsze jak proszę, żeby pytania nie były dłuższe niż odpowiedzi. Także. Ale żeby były. Żeby były. To my będziemy. Jesteśmy przygotowani. Są przygotowani. Widzę moją studentkę, proszę bardzo. Może ty jako pierwsza byś zadała pytanie. Nie, po prostu. A ja mogę coś powiedzieć, bo ja chciałem. Mnie to tak siedzi głęboko, że ja muszę. Bo tutaj padł pan profesor Stumiło, starszy głos. Ja chciałem szybciutko powiedzieć, jakie moje pierwsze kontakty z tymi panami. One nie były łatwe, od razu mówię. Pana Stumiło na pierwszym roku studiów, dałem mu w prezencie swoje zdjęcie, on tak patrzy. Patrzy, ja tak mówię, no tak, tak, ja mówię, tylko te tło słabe. A ja mówię, a jakie byłoby dobre? A on mówi, każdy inny. To był genialny, nauczył mnie wiele. To było z profesorem Stumiło. Osiem, jeszcze słuchajcie, bo ja Staszka Wosia już późno poznałem, kilka lat przed śmiercią, ale potem już kontakt był super i też do niego próbowałem internetowo, bo już wtedy był internet i wysłałem jakieś tam kilka zdjęć, poprosiłem go jakąś taką no, ocenę i on mi napisał coś takiego, twoje zdjęcia są kolorowe. To tak wiecie, trochę w pierwszy poszło i od tego momentu zacząłem czarno-białe robić i było i dlatego potem był racja. Już więcej nic nie mówię, dziękuję. Tu siadasz. To następne pytanie, proszę bardzo. Nie ma pytań? Wszyscy zmęczeni, już nie można słuchać. O nieśmielenie już. A mnie nie, nie, ale to wszystkich. Mnie ciekawi, co daje największą satysfakcję tak naprawdę w takiej działalności fotografika. Czy dobre ujęcie, czy złapanie tej chwili, czy wystawa, czy album. Co tak naprawdę daje największą satysfakcję z tej pracy? Wszystko to. Szukanie i świadomość, się, i że się nigdy nie znajdzie. Proces chodzenia, czy też proces patrzenia na świat i potem już nawet samo cyknięcie jest pewnym wynikiem czegoś tego, ale proces dojścia do tego, że trzeba cyknąć. A już czy wystawy, czy odbitki, to już jest zupełnie inna, dla mnie przynajmniej. Ja pytanie z kolei do... I tu niestety jest ten haczyk, bo jak były czasy fotografii tradycyjnej, na przykład taki pan Jan Buchak, jak fotografował na płytach szklanych w formacie 13x18 cm albo większy, to on każdą tą płytę, zanim się zdecydował naświetlić, to głęboko się zastanawiał, zanim to zrobił. Natomiast w tych czasach kompletnej łatwości i pstrykania tysięcy zdjęć,
Niestety ten proces troszeczkę stracił na znaczeniu, boję się, bo często jest tak, że teraz ilość idzie, przeważa nad jakością. Ale to się skończyło bardzo niedawno, bo tak naprawdę materiał fotograficzny jako firmy był bardzo drogi. A jeszcze za komuny, jak przyjeżdżali na przykład Niemcy na polowanie, przywozili w prezencie dla taty kilka z filmów Akwy, no to wtedy tam każda klatka musiała być przemyślana, bo kilka tych filmów to była wartość miesięcznej pensji nadleśniczego. Myślałem, z Orwą można było troszkę bardziej sobie poszaleć, zrobić kilka więcej klatek, ale każda klatka musiała być przemyślana. Ale ja znam taką osobę, Jarek miał na przykład taką obsesję, że trzeba było jakieś zdjęcie zrobić do wydawnictwa. Nie, mam mały format. Mały format to nie to, prawda? Bo przecież to było 6x6, także była ta obsesja, że jednak to było 6x6. Ale to nie jest obsesja, bo ja teraz zacząłem minionej zimy jakąś taką archiwizację swoich zdjęć i digitalizację. I skanuję i mały obrazek, powiedzmy, tam dawny, ale również te wszystkie moje filmy, bo ja przez wiele lat robiłem na formacie 6x4,5. No i to jest po prostu różnica jest nieprawdopodobna w jakości. Te zdjęcia z małego obrazka często są po prostu jakby nie wytrzymały próby czasu, natomiast zdjęcia formatu 6x4,5 jak najbardziej. Mm-hmm. No w zasadzie wszyscy z Was, zwrotnie chyba Huberta, bo Hubert jest najmłodszy w tym gronie, jest właśnie młodzieniaszkiem. Prawie 50. Byłeś kiedyś w ciemni? Widziałeś w ciemni? Taka czerwona żarówka? Ja przepraszam, ja ciemnie to ja zrobiłem nawet w szkole teraz i mam zajęcia z młodzieżą. No. Mam podstawy fotografii i robimy zajęcia z analogową fotografią. Ja do tego wracam, bo dla mnie analogowa fotografia zawsze była fajna. Te ręce umaczane były dawno temu już. W zasadzie Piotra też ja znam, on już nie wiem ile lat. Kilkadziesiąt. Niestety wszystkich Was znam, zwykle Huberta, bo jest najmłodszy, to nie oglądać tak długo. Ale i Rafała, to jest w zasadzie młodzieńcem zupełnym. Ale właśnie Rafała, czy ty też działałeś w chemii, czy już tylko elektroniczne fotografie? Nie musiałem działać w chemii, bo robił to tata. Mający ten proces już, że tak powiem, opanowany, wywoływał zawsze sam. Ale kolorowy też? Tak, oczywiście. Znaczy slajdy. Tak, to wszystko dłuższy proces, ta żaróweczka po drodze. To wszystko działo się w piwnicy i ja już nie robiłem tego, jeszcze byłem dzieckiem i na szczęście weszła fotografia cyfrowa. Warto powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że odrobinka pomyłki w czasie, w złej proporcji chemikaliów, to cały ten znój, czyli czekanie, żeby ten ptaszek, ta orzechówka wyleciała z gniazda, co na Stanisław mówił, że twój tata szturknął to patykiem, ale to jest dzisiaj Stanisław, właśnie chciałem mówić, kto to będzie. Ale nieważne, jaki proces twórczy, tym niemniej zrobienie błędu w tym całym procesie chemicznym, no to cała robota była już nic nie da. No tak, ciemia też była takim pierwszym Photoshopem, bo też można było przewołać, nie dowołać tego filmu, zaśmiewać. Tak, także to tam było troszeczkę jeszcze sztuczek, które można było zrobić. Wiem, że na przykład fotografowie właśnie ze związku, głównie z dużych miast, mówili, że zazdroszczą tacie przede wszystkim dobrej wody. Ona była po prostu była niezbędna, bo procesu wywoławczego. W Warszawie, no niestety, tak się nie sprawdzało, te zdjęcia wychodziły jakieś po prostu brudne, tak? A w czystej wodzie Puszczy Augustowskiej. Wiesz też, no tylko ty już wysyłałeś pewnie, nie? To Orwo, to było Orwo, później może Akwa. Niektórzy mówili Orwo Mać. Orwo Mać. Co się robiło, to inny kolor wychodził, także to dłuższa historia. Słuchajcie, to Piotrek Malczewski jest w ogóle niewykorzystany. No, on tu siedzi, ja to jeden nie liczę. Co ja bym mówił, na czym rozumiem się do narobił tych albumów. Piotrek się narobił, wiesz, bo ja chciałem ustalić jakąś ścieżkę rozmowy. Piotr po prostu się nie odzywał, tylko tłumaczy to, że prawdopodobnie był na Arktyce, tak? Nie wiem. Teraz to robię. Jesteś zmęczony, niewyspany. Dobrze, zmęczony jest kilka dni temu. Proszę, jak smakuje whisky z wodą, która ma 1000 lat? No dobrze, wyspanczony jestem. Ja tak mówiąc poważnie, to kiedyś odprowadziłeś na Swarowszczyznę? To tak jak mówiłem, moi dziadkowie mieszkali w Augustowie, rodzice są z Augustowa i spod Augustowa i ojciec mi dostał nakaz pracy, remont zamku w Malborku i tam się urodziłem, ale tam rok czy dwa mieszkali tylko i sprowadzili się
Szkołę podstawową zacząłem w Olecku. Czy musieli wygrażować, że pękła ściana w wielku defektarzu, czy to jakiś inny? Nie, nie, to był tam inna historia. W każdym razie szkołę podstawową zacząłem w Olecku pierwszą klasę, ale od drugiej klasy szkoły podstawowej mieszkałem w Suwałkach, 10 lat mieszkałem w Suwałkach. Potem 10 lat w Augustowie, przeprowadziłem się do Budzy Ruskiej. Ja cię traktowałam jako osobę, która cię zakochała w Suwalszczyźnie, tu się sprawdziła. Znaczy, ja nie pamiętam niczego więcej poza Suwalszczyzną. Ojciec mnie nauczył pływać, wrzucił mnie do Wigier, mówi pływaj. No i jakoś na szczęście zaczął pływać. Do dziś. Także no, od małego mieszkam tutaj. Ja przeżyłem z potem taką, muszę też się powiedzieć, zawsze mam jakieś historie z każdym tutaj z panów, których tu widzimy. Akurat zając poznałem się dość późno, ale oczywiście o panu profesorze już mówiłem w różnych sytuacjach. A pamiętam z Piotrem miałem taką sytuację, że składaliśmy jakąś książkę. Jakąś tam kolejną nudną książkę ze zdjęciami Piotra. Piotr prosił, żebym pisał jakiś tekst. I przypłynął jakiś Niemiec kajakiem, czy kajakami, przypłynęli Niemcy. I akurat przerwali nam proces twórczy. Oni przypłynęli do jakiejś osady. Tam dwóch gości siedzi przy komputerach i przy zdjęciach i to tam wertuje. I zrobiło to, widziałem na nich spore wrażenie, że chłopy z Polski zajmują się właśnie robieniem książek za oborą. No tak to było, prawda? Także pamiętam, że może w ten sposób też wpłynęliśmy trochę na zmianę spojrzenia Niemców, że jednak robimy różne rzeczy, nie tylko coś tam u nich, ale. Tak, kiedyś się trafili, znajoma jakaś moja przywiozła Niemców i Niemiec był, to był już 2010 rok mniej więcej i Niemiec wszedł do galerii, zobaczył, że projektor stoi i był tym bardzo zszokowany, że to już taka technologia jest. No miał jakieś tam wyobrażenie oczywiście inne o Polsce północno-wschodniej. No wiesz, projektor w chlebie to no, nie każdy ma. Nie, no, ale już chleb nie wyglądał jak chleb. Proszę Państwa. My tu rodzimy, ale czekamy na Państwa pytania. Moja stronka uciekła, żeby uniknąć przyjmowania do tablicy. No trudno, trudno. Jest z architektem, ja sobie mówię, już czynny. Ale proszę bardzo. Panie dyrektorze, może jakieś pytanie? Pan został wyczerpany. Jeżeli nie wyczerpaliśmy. Panie, ale mam takie przemyślenie. Otóż patrząc na te zdjęcia i osoby przytoczone, zaczynając od pana Jana Buchaka, no to można oczywiście być potem głębokim wrażeniem tych efektów ich pracy, ale też tak sobie pomyślałem, że kiedyś chyba łatwiej się było jakoś sobie przebić ze swoją pracą niż dzisiaj, bo dzisiaj powstaje tyle zdjęć, tyle osób je robi, a jednocześnie tak niewiele jest takich zdjęć dobrych. Ale, ale zobacz, niby tyle zrobić zdjęć, ale na przykład jak trzeba było zrobić, dostać zdjęcie, to co Jarek pokazał tutaj właśnie z zorzy szolarnej, to się okazało, że wszyscy mają niby telefony w kieszeniach, a tak naprawdę niewiele osób zrobić, ten telefon, nie będę cię gnębił, niewiele osób sięga po ten właśnie telefon, po ten telefon sięga. Także jest czasami ten moment, nie, żeby to zdjęcie styknąć, nie jest taki prosty. Ale czasami jednak telefon nie wystarcza i warto mieć jednak porządny sprzęt. Na przykład kiedyś potrzebowałem zdjęcie, bo ja zawsze mam jakąś taką wizję do... Ja przepraszam, tylko może dokończę i usiądę, dobrze? Chciałem tylko powiedzieć, że ogromny szacunek wzbudza we mnie no, taka pasja, z którą Państwo, Panowie idziecie do lasu nad Wigry, między innymi także, żeby zrobić takie dobre zdjęcie i, no i mam nadzieję, że zawsze znajdą się jeszcze ludzie, którzy będą dobrze takie zdjęcia odbierali. Że bardzo dziękuję. Z tego grona najbardziej dziwaczne były oczekiwania, to spełnia pan Borejszo. Nie wiem, kiedyś marzyłem sobie zdjęcie do wystawy, jak widzi świat ryba. Ryba. I Jarek zanurkował, duży haczyk, robak, ryba i oczywiście chciałem, żeby tam były moje nogi. I oczywiście są moje nogi pokazane, świat otrzyma ryby. Bach, jest takie zdjęcie, nie wiem. Chciałem zdjęcie z klasztorem, trzcinką i inne historie. Jest to w albumie. Niestety musiałem się rozebrać i trzymałem statyw, żeby cenny aparat tutaj obecnego nie utonął. Także mam nadzieję, że negatywy, czy to te zdjęcia, kiedy jestem rozebrany, nie będą uwieczniane, bo nie jest to może najlepszy model. Ja mogę o coś zapytać? Oczywiście. Kiedy kończymy? Ja, jeśli ktoś coś mówi na ten temat, to przepraszam, ale chyba Borejszo stwierdził, że już w takim poważnym wieku jestem. Ja?
Jak pan mówił o kim? 40-latkę, że to poważnie. Nie, 60 lat to już było. No jak na twórcę, to pod... Nie, dobra. Ale jeśli była mowa o tym, to przepraszam. Mówimy ciągle o fotografiach. Czy jest ktoś, kto na przykład robi jakieś szkice, ołówek, maluje, nie wiem, coś, inna dziedzina sztuki? Słowaczczyzna oczywiście. O tym będzie inne spotkanie. Pani co? O tym będzie inne. Tak, oczywiście. Nie przygotowani jesteś. Znaczy nie. No my się z fotografii dzisiaj przygotowali. Znaczy nie, wie pani, bo mamy cykl spotkań. Ten cykl spotkań wymyślił pewien człowiek i dyrekcja jakby przyjęła tę koncepcję do realizacji. I oczywiście poprzednim razem byli twórcy słowa, teraz są twórcy obrazu. Także jeśli chodzi o plastykę, to oczywiście bardzo chętnie, tylko wie pani, nawet dzisiaj mówiąc o fotografach, my tylko liznęliśmy temat, bo tych fotografów, którzy robili zdjęcia, jest całe mnóstwo. Można, wie pani, na przykład zrobić sobie takie zadanie, ujęcie z jednego miejsca. Czyli wybrać sobie nie całe wigry, bo to jest ten sposób, tylko wziąć jedno miejsce z wigier i pokazać fotografom przez pryzmat robienia zdjęć tylko z jednego miejsca. Tu było pokazane to zdjęcie na przykład z gawry chudy. I też wiele osób takie ujęcia robiło. Ja sam robiłem parę takich też zdjęć. Także Gawry Chudy, to jest panów, też ma takie ujęcia w swoich zbiorach. Także to jest temat trudny. Ale być może kiedyś się zbierzemy z czymś takim jak właśnie obrazy i wigry w obrazach. Bo nie jest tego dużo, wbrew pozorom, ale jeżeli chodzi o prace te starsze, czyli XIX-wieczne, nie jest tego dużo, ale może warto by to pokazać jeszcze. Czy są inne pytania? Jeżeli nie ma pytań, chyba że panowie, pani, mają do siebie pytania. Czy ja mam taką refleksję, bo jak pan dyrektor z refleksją, ja nie chcę więcej spotkań tutaj, bo ja po każdym spotkaniu przychodzę do domu z panem kompozytorem i po ostatnim spotkaniu z panem Zbigniewem porozmawialiśmy o książkach. Te książki, które pan Zbigniew miał, ja już mam w domu, nie? I teraz boję się, że tych albumów też jest kilka, których nie mam i znowu będzie wydarzenie. Także ja bym poprosił mniej spotkań. Jeśli chodzi o albumy, to jest tylko cząsteczka, bo wiesz, nie pokazuję wszystkich, bo nie wiem, jakbym pokazał pracę pana Andrzeja z tym, no to przecież ja mam takie zdjęcie, bo robiłem to zdjęcie, kiedy on opiera się brodą, bo już nie dało rady inaczej, o te albumy, te książki, które baczą palce, żeby one się ukazały. Także no to dlatego jeden z Trumilo, prawda? Gdybyśmy wzięli powiedzmy Łapińskiego z kolejny pan Malczewski, pan Borejszo. Także każdy z nich ma jednak ogromny wkład w to, żeby to Suwalszczyznę utrwalać. Żałuję, że na przykład takie postaci jak Jaroszyński, ale na przykład tego Judela z Augustowa udało się przywołać, bo znalazły się całkiem przypadkiem negatywy. I też tutaj prośba do państwa, żeby czasem przegrzebać rodzinne albumy. Są świetne zdjęcia rodziny tych Rosenfeldów. No Boże, z Suwał i album rodzinny pokazujący wigry, na przykład, tylko też mam zawsze taki dylemat, że na przykład pokazać, w czym się kompanował wigra, prawda? I są na przykład panie, nie, są panie w strojach i pozach mało skromnych. Nie wiem, czy gdyby dyrekcja kiedyś ruknie taki temat, żeby pokazać, w czym się kompanował wigra, prawda? Bo to też może być temat ciekawy. Tematów jest dość dużo. Nie wszystkie tematy możemy chyba trącić. Poza tym czekają jeszcze kolejne lecia. Teraz mamy 35-lecie. Musimy wymyślić coś na 40-lecie, także będziemy wymyślać. Daję szansę młodszym, dużo młodszym, także tutaj Joanna pewnie ma pomysły. I... Znaczy my w sensie nie ty, ja, tylko tak młodszy. Młodszy, tutaj Katarzyna jest, także są młodsi, którzy pewnie będą mieli pomysły. Proszę państwa, ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Następne spotkanie będzie za tydzień. Hasło tego spotkania to strażnicy. Pozwoliłem sobie zaprosić trzech strażników przyrody wigierskiej. Żałuję, że czwarty strażnik nie może być obecny, bo niestety obowiązki służbowe go wyrzucają na drugi koniec Polski, bo będzie to spotkanie z dyrektorami Parku Wigierskiego. Dlaczego strażnicy? Bo
dawne puszcze pilnowali osocznicy, byli strażnikami puszczy. A ponadto skojarzyło mi się to, szczególnie patrząc na mojego ulubionego bohatera serii Watchmen, z jednym z tych obecnych panów, ale o tym już powiem za tydzień. Czyli za tydzień o godzinie 18 jest spotkanie, ostatnie z tego cyklu spotkań letnich, bo kończymy to w zasadzie latem. Mamy jeszcze parę, mamy jeszcze parę niespodzianek już na okres jesienno-zimowy. Będzie spotkanie na pewno poświęcone turystyce i tutaj będzie pan na przykład Łukowski oraz pan Churyn. Jeden zajmuje się turystyką wodną, drugi jest prowadzącym kolejkę wąskotorową na południowym brzegu Wigie, ale też tutaj zgłosił swój akces do udziału w naszych spotkaniach pan wicemarszałek Senatu Żywno, który będzie mówił między innymi o swoim przodku Żywno, który był założycielem Muzeum Przyrodniczego i Zoo w Grodnie. Także zapraszamy już raz z góry, ale mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, mam nadzieję, w tym gronie trochę większym, o godzinie 18. Zapraszam serdecznie, ogłoszenie już jest na stronie parku. Chyba, że to was zmieni zdanie.